Okej, hej wszystkim, witajcie na naszym podcaście, w którym rozmawiamy o grach RPG, o ich designie i o tym, co właściwie sprawia, że dobrze grać w RPG i jak dobrze w nie grać. Ja nazywam się Bartek, jestem RPGowcem, LARPowcem i programistą. Organizuję RPGowy meetup w Krakowie, a moim drugim prowadzącym jest tutaj Maciek. Cześć, jestem Maciej, pracuję zawodowo jako game designer przy grach mobilnych. Hobbystycznie zajmuję się między innymi RPGami, jak i hodowaniem śmiercionośnych ośmiornic. Śmiercionośnych ośmiornic, okej. Bardzo dobrze. To są jeszcze te sekrety, których o mnie nie wiedziałeś. Muszę je zobaczyć. Możliwe, że jedna z tych informacji, którą podałem, jest trochę mniej prawdziwa niż pozostałe, ale... Tak, trudno to... powiedzieć, która. No dobrze, to temat dzisiejszego odcinku... Odcinka? To flagi. Która partia polityczna w Polsce jest naszą ulubioną oraz nasze kryzysy związkowe z wczesnego dzieciństwa? Nie, wcale nie. Nie, żartuję, RPG przecież będziemy gadać o... To nie są ciekawe tematy, RPG są ciekawe. Dokładnie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o flagach, czyli o pewnym narzędziu, które odkryliśmy, które sprawia, że o wiele łatwiej sprawić, że kampania idzie do przodu i łatwiej tworzyć postacie. Czyli jest to temat, który, drogi słuchaczu, zapewne część z was wysłucha i stwierdzi, przecież mogli się po prostu dogadać. To spoiler z zarzutów, ale do zarzutów przejdziemy i udowodnimy wam, że są błędne i mylne. Ale właśnie nie, wydaje mi się, że niektórzy słuchacze mogą powiedzieć, ha, to było narzędzie, którego potrzebowałem. Tak, ale to... a ci, którzy tak nie powiedzą, to się mylą. Okej. Okay. Znaczy, no najpierw... chyba, że to ci, którzy już znają flagi. To może najpierw ja zrobię taki wstęp, co właściwie są te flagi. Tak, chyba że możemy przypomnieć, jeśli ktoś na przykład dołącza do nas w czasie tego czwartego odcinka, możemy przypomnieć może trajektorię, którą jakby zatoczyliśmy poprzednimi podcastami. Mi to przynajmniej jest w miarę pomocne, w sensie, bo ja mam cel w rzeczach, także w myśleniu o rzeczach, w takim sensie, że chyba, że ty tak tego nie postrzegasz, ale anyway, z mojej strony, pierwszy podcast, mówiliśmy o tym, dlaczego stare RPG nas oszukały, czyli to takie, powiedzmy, myślę, że wyartykułowanie tego, że stare RPG nam coś obiecywały, a potem nam tego nie dawały i te sesje nie są dobre, zazwyczaj. Drugi podcast to czego chcemy w sumie na sesjach i uzupełniający trzeci podcast, czego nie chcemy na sesjach. I teraz powoli przechodzimy do tego, czyli wiemy co chcemy, teraz pytanie jak to osiągnąć, bo tutaj jesteśmy jeszcze, jesteśmy w trakcie, tak mi się wydaje, tego procesu odkrywania, jak zdobyć to, czego chcemy. Poza tym to chyba zawsze najtrudniejszy temat i wymagający najwięcej przemyśleń. Ale na tym też, czy na tym nie polega życie? To prawda. Więc w pewnym sensie to, co robimy, to jest odkrywanie sensu życia także. Albo sensu życia w RPG-ach? Tak. RPG-ów czy też w sensie życia może? Po pierwsze, ta wiedza wydaje mi się jest paralelna, czyli po lekkiej konwersji można zastosować wiedzę z tego, jak prowadzić dobre RPG do tego, jak żyć. Myślę, że 80% wiedzy mniej więcej jest natychmiast wykorzystywalne w ten sposób. A po drugie, czy RPG to nie jest życie? Nie wiadomo. Jak to wiadomo, tak jest. Już nie musisz tego rozważać, już ci mówię. A może to życie, które gra się inaczej. Dobra, przejdźmy może do sedna, bo już czas mija. Ja może wytłumaczę tak pokrótce, czym są flagi. Taka wysokopoziomowa informacja, potem rozmawiamy o tym, jak je zaimplementować, o co właściwie chodzi i tak dalej. No dobrze, więc tak, flaga. Polega na tym, że każda z postaci, każdego gracza, wypisuje sobie jakieś informacje na swojej karcie postaci, które mniej więcej ukierunkowują tą postać. I jest to taki kontrakt pomiędzy mistrzem gry a graczem, który pozwala obu wiedzieć, co się dzieje. Czyli na przykład przykładem flag mogą być przekonania z Burning Wheela czy aspekty z Fate'a. I chodzi o to, że to po pierwsze... Chodzi o to, żeby każdy wiedział, w co my gramy i dlaczego w to gramy i o co w tym właściwie chodzi, bo każdy może mieć inną wizję tej postaci. A jak wcześniej nam z naszego wcześniejszego podcastu doszliśmy do wniosku,
bardzo ważną częścią jest tworzenie przygód, a raczej granie przygód, które są o postaciach. Więc flagi są takim z założenia, takim narzędziem, który pozwoli nam w jakiś sposób stworzyć przygodę o tej postaci. To tyle z tego wysokopoziomowego wytłumaczenia. Myślę, że będziemy musieli niedługo przejść do takiego niżej poziomowego, żeby zrozumieć, o co chodzi. A to z pewnością. Natomiast, znaczy, wydaje mi się, że flagi można uogólnić na... Oto w pewnym sensie flagi nie są niczym więcej jak spisanym w konkretnej, przystępnej formie spisanym wątkiem, który gracz albo mistrz gry chce, żeby się pojawił w czasie gry. Czyli każda spisana flaga to jest umówienie się, chcemy, żeby ten wątek pojawił się w grze. Tak, przy czym on jest oparty o twoją postać, bo są pewnie inne systemy, które pozwolą ci w jakiś tam sposób poprosić o rzeczy, które się wydarzą na sesji. Więc tak, znaczy od razu zrobię ale, że moim zdaniem nie muszą być. Znaczy tak, większość flag jest związana z postaciami z tych systemów, które znamy, ale znam taką sztuczkę, na przykład jak się gra, jeśli się gra konwencję serialową, na przykład na systemie Fate. W Fate'cie są, czy w ogóle w Fate'cie są aspekty, do których może zaraz przejdziemy, tak, o co w ogóle, jak już takie konkretne implementacje systemów flagowych w różnych RPG-ach. W Fate'cie są aspekty. Aspekty nie muszą być związane z postacią. Prawda. Mogą być związane ze sceną, albo lub sesją, z okolicznością, albo sesją, więc na przykład możesz mieć serial, gdzie jest nazwa odcinka i nazwa odcinka jest flagą. Więc jeśli nazwa odcinka to jest, prawda, straszna zdrada, to na sesji mogą się pojawiać zdrady. I mogą być wspierane przez mechanikę, ponieważ jest straszna zdrada, jest aspektem sesji. Okej. Okay. Więc większość, a czy głównie myślę, że myślimy od z postaciami, bo jakby one nas... To jest nasze narzędzie do tego, żeby sesja była o naszej postaci, a to żeśmy ustalili, że przynajmniej nasza dwójka lubi takie rzeczy. Przy czym w ogólności flaga może być o czymkolwiek. Natomiast jest to, myślę, że przede wszystkim flaga jest sprawieniem, że to jest taki kontrakt na to, że dany wątek się pojawi na sesji i czasem są wspierane przez mechanikę dzięki temu. Mhm. Więc tutaj jakby do główny zarzut do flagi jest właśnie taki, że tak naprawdę nie trzeba tego spisywać. Tylko mistrz gry siada z graczem na pół godziny, gracz mu opowiada backstory postaci i po prostu obaj wiedzą, jakie wątki są fajne i jakie się mają przewinąć, że nie trzeba tego spisywać. Jasne. I tak samo też wydaje mi się, że w ogóle... Bo wiesz, ja dawno temu, kiedy jeszcze nie znałem flag, kiedy ich zresztą chyba w ogóle nawet jeszcze nie było, albo te systemy nie były popularne, to tak się grało czasami, że wiesz, że mistrz gry podchodził do mnie i mówił, że co ty chciałbyś na sesji, jak ty to widzisz. I tak wydaje mi się, że pomiędzy nim a mną, i tak samo zresztą jak ja prowadziłem, było jakieś takie zrozumienie postaci. Na przykład miałem takiego znajomego na sesji i znałem dość dobrze jego i to, co jego może bawić, więc wiedziałem, jakie wątki go zainteresują. I starałem się je tworzyć tak, żeby były ciekawe. Właśnie. No i wydaje mi się, że bo coś to tak, może coś być... takiego w ogóle praktykuje wielu mistrzów gry, z tego co wiem. W sensie, jeśli masz takiego staroszkolnego mistrza gry, który prowadzi sesję o postaciach, co jest też jakby takim... No ludzie to robią świadomie, no to prawie zawsze robią to w ten sposób właśnie, że to jest tak w miękki sposób dogadane. Albo mistrz gry się domyśla, albo gracz właśnie opowiada. Nie jest to spisywane i nie ma do tego mechaniki. To myślę, że do tego zarzutu można przejść jakby później. Natomiast jeszcze mam jedno pytanie do ciebie, ale to zaraz. Ale kij w mrowisko od razu, że bo flagi... Dobra, weźmy na przykład World of Darkness. Okay. Nowy World of Darkness. Nowy World of Darkness ma flagi. W postaci tych dwóch wad i zalet, prawda? Tak, w postaci Virtue i w postaci Vice. To jest jakaś element twojej postaci, wątek twojej postaci, który mechanicznie jest wspierany, co sprawia, że jakby gra cię zachęca do tego, że jeśli zapisałeś sobie, że jesteś sprawiedliwy, to sprawiedliwość będzie oddawać twoje punkty woli. Jak sobie zapisałeś, że jesteś gniewny, to gniew będzie regenerował twoje punkty woli, więc jak wpisujesz gniew, tworząc postać, to jest to przez mechanikę jakby wymuszany kontrakt na to, że gniew się na sesji pojawi. Znaczy, jest zachęta do tego, żeby się pojawił, tak? No może nie ma gwarancji, ale...
Właśnie, wydaje mi się, że jest to właśnie chyba chodzi też o te gwarancje troszeczkę, że te flagi są dobre i są odkrywcze z tego powodu, że te wiele systemów, czyli weźmy na przykład Burning Wheel'a, one starają się wpisać to w rozgrywkę, czyli jest napisane dokładnie w podręczniku, że sesja musi być naokoło tych właśnie przekonań i mistrz gry, jego celem, jego rolą jest tutaj, żeby te przekonania w jakiś sposób, wiesz, jakby sprawić, że one będą istotne, że będzie można zobaczyć, co się stanie, żeby ten gracz mógł zmierzyć swoje przekonania z rzeczywistością. I wydaje mi się, że właśnie w World of Darkness nie ma tego nigdzie napisane, bo nie wiem, może grałem w złe sesje World of Darkness, zresztą już mówiliśmy o tym na poprzednim podcaście, ale... Tak naprawdę wszystkie sesje World of Darkness są złe. Ale wydaje mi się, że ja naprawdę bardzo rzadko pamiętam sytuacje, kiedy te właśnie wady i zalety się pojawiały. Jakby wydaje mi się, że one są zwykle ignorowane przez mistrzów gry. A jeszcze rzadziej, żeby sesja była o twojej zalecie albo wadzie. Tak, no wiele częściej okazuje się, że mamy jakąś intrygę i coś, jakieś dziwne backstory tych wampirów czy cokolwiek i to jest temat sesji, a nie zmaganie się twojej postaci z tymi problemami. Bo myślę, że flaga właśnie są jakby dwie płaszczyzny flag. Pierwsza to jest, że to jest właśnie nic więcej ponad spisanie tych wątków, które chcemy, żeby się pojawiły i po prostu to jest spisane i to jest jako zachęta dla gracza i mistrza gry, żeby to wplatać przynajmniej, a może oprzeć sesję w ogóle o te wątki. I w tym sensie no to systemy od dawna miały flagi, mniej lub bardziej, w różnej formie. Mhm. Chociaż wydaje mi się, że raczej mniej niż bardziej. Oczywiście można argumentować, tak, że w takim Dungeons and Dragons, na przykład pytanie, czy rasa nie jest twoją flagą, czy klasa nie jest twoją flagą, charakter, już wchodzimy, że charakter może być niezłą flagą, jeśli jesteś praworządny dobry na przykład, no to wątek oparty na tym, że twoja dobroć walczy z twoją praworządnością i tak dalej, i tak dalej. Prawda. Albo tam, prawda, no w ogóle bronienie praworządności, czy tam walka o chaos, cokolwiek. A potem jest ten aspekt flag mechaniczny, który faktycznie egzekwuje flagi, bo Burning Wheel na przykład jest trochę pomiędzy. Po pierwsze to, że flagi są spisane, w Burning Wheelu głównie w postaci przekonań, czyli tych beliefs, sprawia, że podręcznik może ci napisać coś takiego, że ej, mistrzu gry, jeśli przez dwie sesje jakiś belief się na sesji nie pojawił, to jest błąd. To nie jest sugestia, że fajnie, jeśli wpleciesz wątek gracza na sesję, tylko nie. Jeśli on to zapisał na karcie postaci i przez dwie czy trzy sesje to się nie pojawiło na sesji, to coś robicie źle. Albo ty, albo on. Tak, tak. Tak, i system ci mówi konkretnie, słuchaj, albo ty zrobiłeś błąd i pomyśl o tym, jak to wpleść, albo to przekonanie jest po prostu, no nie pasuje do danej sytuacji i powinniście je zmienić. Znaczy gracz powinien zmienić. Także to jest pierwsze, że to ciągle nie jest mechanika, natomiast system już jest, konkretnie może powiedzieć, słuchaj, spójrz na kartę postaci, zobacz, co tam jest napisane. Czy w ogóle tam jest, że... Znaczy, po pierwsze, niech się to pojawi na sesji, a po drugie właśnie zadaniem mistrza gry w Burning Wheelu według podręcznika jest konkretnie... Nie jest robienie wszystkiego. Wszystkiego w sensie, co tam tylko chce, tylko... Nie, mistrzu gry, twoim zadaniem jest rzucać wyzwania przekonaniom graczy. O tym mają być sesje Burning Wheela. Jeśli robisz je inaczej, no to już nie do końca grasz w Burning Wheel. Mhm. Nie ma żadnego, co ty nic tego nie wymusza, tak? W podręczniku, nie wiem, nie ma tak, że nie ma żadnej mechaniki z tym związanej, natomiast jakby podręcznik jasno to mówi i po części może to powiedzieć dlatego, że te rzeczy są spisane. Tak. W co postać wierzy, do czego jest przekonana. No. Z drugiej strony, tak sobie pomyślałem o tym, że właśnie, jak powiedziałeś o przekonaniach w D&D, to zastanawiam się, bo na przykład charakter czy rasa to mogą być ciekawe flagi, to mogą być bardzo ciekawe wątki. Zresztą na przykład ja uważam, że zresztą już mówiliśmy o tym na temat D&D, na temat rasy Tiefling, diabelstwo. Uważam, że w ogóle to jest bardzo fajna rasa, bo można zrobić bardzo fajne historie. Na przykład takie, że każdy Tiefling jest jakby przedstawicielem, jednym z nielicznych przedstawicieli swojej rasy. Jego wygląd wskazuje na to, że jest połączony z demonami, czyli z czymś złym. I teraz celem takiego Tieflinga jest pokazać, że patrz, moja rasa nie jest taka zła.
Albo może oddać się temu, że jest złe i wtedy pokazać, że inni powinni się go bać. Jakby to jest bardzo fajny motyw, tak? Że jest ich bardzo niewielu, więc każda ich rzecz, którą będą robić, jest wpływa na wygląd tej rasy. No i właśnie chodzi mi o to, że to jest fajne i to się dodaje, ale wracając do D&D, jak powiedziałeś o tym, to tak w głowie pomyślałem sobie, że to jest dość śmieszne, bo nie wyobrażam sobie jakiejś takiej sesji na temat charakteru i tym, jakie są problemy pomiędzy twoim dobrem a praworządnością. I oczywiście takie sesje się zdarzają, bo na przykład są sesje o paladynach, którzy mają problem pomiędzy dobrem a sprawiedliwością. Niemniej najczęściej wiesz, szuka się jakiegoś wielkiego złego i chodzi się po lochach i zbiera skarby. I to jest ciekawe, że ja zawsze traktowałem te rzeczy jako wątki poboczne, jeżeli rozumiesz, o co mi chodzi, w DD-kach przynajmniej. Te rzeczy masz na myśli flagi, tak? Czyli powiedzmy rasa, charakter, klasa, tak? Znaczy, nie flagi, ale bardziej wątki wynikające z flag. Okej, okay, no to tak, okej. Okay. Zgadza się, znaczy w moim doświadczeniu faktycznie większość sesji nie jest o tym, natomiast może mogłaby być. Tak, oczywiście. Czyli może już jakby, że nie potrzebujesz jeszcze nowego systemu, czy może w ogóle go nie potrzebujesz, ale dowiadujesz się, że istnieją flagi. Słuchasz teraz tego podcastu i po prostu wow, flagi są super, co można z nimi zrobić? No to bierzesz standardowe D&D, nic do niego nie dodajesz jeszcze na tym etapie. To jest najprościej, tylko bierzesz karty postaci graczy, no i spisujesz na przykład sobie bazowo właśnie rasy, klasy i charaktery i po prostu planując przygodę, zanim wymyślisz sobie tego głównego złego, który jest super ciekawy, spoiler, nie jest. Dobra, przesadzam, może być ciekawy, ale nie, na początku myślisz sobie, planujesz sesję, tak, o czym będzie ta sesja? Patrzysz na flagi i wybierasz sobie. I dajesz sobie ograniczenie, że to musi być coś z tej listy. Czyli na przykład możesz do tego podejść tak, że sesje są po kolei o każdej z postaci, więc dzisiaj będzie sesja o postaci Wojtka. Wojtek gra, powiedzmy, Rognarem Barbarzyńcą i załóżmy, że jest chaotyczny dobry. No to patrzysz, chaotyczny dobry, co to oznacza? I w jaki sposób mogę rzucić wyzwanie temu charakterowi? To jest bardzo dobre podejście. I wtedy planuję sesję i sobie jakby no. I planując sesję myślę sobie, no dobra, jest chaotyczny i dobry. No to na przykład, no to zobaczy, może skusimy go egoizmem, skoro jest dobry. No to może będą rzeczy, które będzie mógł zrobić, które będą go kusić, żeby jednak był egoistyczny. Albo będziemy rzucać wyzwanie jego chaotyczności, czyli na przykład jego chaotyczność sprawi jakieś problemy. Albo ktoś na przykład będzie, dobra, zakocha się w kobiecie i będzie temat, czy zakocha się w wspaniałej kobiecie i pytanie, czy będzie chciał się z nią ożenić. Co jest problemem, bo jest chaotyczny. Czyli jest nieskłonny do związywania się przysięgami i prowadzenia stabilnego trybu życia. No tak. I możesz zrobić, wydaje mi się, poprowadzić solidne wątki o postaciach tylko na podstawie charakterów ras i klas. To może nie jest pomysł, który ma strasznie długie nogi, ale jest to, wydaje mi się, niezły punkt wyjścia i nie musiałeś jeszcze nic w systemie zmienić. Po prostu tak, znaczy, narzucić sobie myślenie, to są flagi, na które patrzę, sesje mają być o tym. Tak, tak. Ja mi się też wydaje, że idąc dalej jeszcze, czyli nie implementujemy flag, nie mamy żadnych informacji. Co prawda na przykład właśnie D&D 5 troszeczkę to robi, bo ma po prawej stronie kartę postaci takie rzeczy jak naszą wadę, naszą zaletę, nasz błąd bodajże i tak dalej, więc tam już można wpisać rzeczy. Ale przypomina mi się, jak kiedyś graliśmy w te D&D, jeden z moich znajomych stworzył postać kapłana Ogmy, kapłana Boga Mądrości. Po pierwsze, najciekawsze, zrobił sobie, to było całkiem śmieszne, miał więcej inteligencji niż roztropności, z tego powodu, że widział go jako takiego mnicha. I nawet z tego powodu miał jakby gorsze statystyki do walki, ale... Czy w D&D 5 współczynniki także ograniczają poziom czarów, czy już nie? Nie wiem, czy w 5, graliśmy wtedy w 3.0, więc tak, ograniczały. Czyli tak. Okay. Więc to było raz. Dwa, jako kapłan Boga Ogmy miał takie przykazanie, że nigdy nie może skłamać, zawsze musi mówić prawdę. I to było
właśnie złamanie tego przekazania przez przypadek było tematem jednej z najlepszych sesji, które graliśmy. No i właśnie. I to jest ciekawe, że tam mieliśmy takie podejście, że każdy przekazał kilka słów na temat swojej postaci oraz tego, co jest ważne na temat tej postaci. Mistrz gry to spisał i dzięki temu miał jakąś taką bazę prowadzenia tego dalej. Tylko, że też dochodzimy dalej do pytania, nie? Czy nie łatwiej byłoby spisać te rzeczy jakoś tak na karcie postaci lub obok i wpisać, co jest dla mnie istotne? Bo wydaje mi się, że tak naprawdę o to tak naprawdę chodzi, że pokazać mistrzowi, powiedzieć mistrzowi gry, co jest dla mnie istotne. Bo wydaje mi się, że może się okazać, że taki barbarzyńca może aż tak bardzo nie chce eksplorować tego chaotycznego dobrego. Teraz pytanie, po co by go brał, ale rozumiesz, co mi chodzi, że może to jest taki jego defaultowy charakter, którym gra i to nie jest coś, co on chciałby eksplorować. Za to może na przykład jego plemię barbarzyńców i to, jak on jest oddany temu plemieniu, to jest historia, która bardziej go interesuje. I dzięki temu może to przekazać. Mhm. Tu się zgodzę faktycznie tak, że jak to jest, to może od razu można przejść właśnie do kontr... bo wcześniej trzeba przejść do argumentu, żeby mieć na niego kontrargument. Więc przytoczę już jakby... Więc tak, myślę, że są w mojej głowie są takie dwa duże zarzuty przeciwko używaniu flag. No może trzy. No jak nie, dobra, ten trzeci to jest drugi tak naprawdę. Więc pierwszy, o którym mówiliśmy, to jest czemu po prostu tego nie obgadać? Czyli nie potrzeba do tego mieszać mechaniki, spisywania, jesteśmy ludźmi, dogadajmy się. To może jeszcze rozwiniemy temat, dlaczego w praktyce to jednak działa lepiej, kiedy jest spisane. Natomiast jeszcze jest taki kontrargument, że może wolisz, żeby mistrz gry cię zaskoczył, ponieważ flagi w najgorszym wydaniu, no to jesteś barbarzyńcą, wpisujesz sobie flagę tęsknię za moim zaginionym bratem i dwie sesje później twój zaginiony brat się pojawia na sesji. Wow. I może być problem taki, że no nie zostałeś zaskoczony. Nie było na przykład, ponieważ mogłeś, bo ty sobie zażyczyłeś tego wątku, więc wiedziałeś, że on się pojawi, no bo tak działają flagi. A może mógłbyś po prostu napisać backstory swojej postaci w pół godziny, historię i co tam, skąd pochodzi, co się działo. W tej historii wspomnieć o tym bracie, który zaginął. Mistrz gry tego słucha i tak, już mam pomysł. Brat tak naprawdę nie zginął, tylko brat został pojmany w niewolę. I tak dalej. I MG ci tego brata wprowadza, a ty robisz, wow, to mój brat, nie spodziewałem się go. Okay. Więc duży kontrargument jest taki, możesz chcieć, żeby wątki cię zaskakiwały. Czyli nie chcesz sobie... Chcesz, żeby właśnie... No tak, chcesz, żeby mistrz gry cię zaskakiwał wątkami, a nie żebyś sam spisywał sobie, co chcesz, żeby było poruszane. Tak. No. Ja myślę. Jakby, jak ja to widzę. Ja myślę, że te flagi są często taką rzeczą, które mówią, co i tak będziesz robił, jeżeli zostaniesz zostawiony samemu sobie i tak naprawdę twoja postać będzie, wiesz, nie będzie żadnej przygody, nie będzie niczego, co twoja postać zacznie robić. Czyli na przykład, żeby dać tutaj jakieś rzeczy z sesji, raz stworzyłem, zresztą na tym samym D&D, stworzyłem paladyna i ten paladyn został tam oddany do zakonu i był jego ojciec, który był takim wielkim bohaterem i on chciał pójść w jego ślady. Problem jest taki, że jego ojciec zaginął, więc moja postać Roderick stwierdziła, że go odnajdzie. I to była jego taka flaga, że powiedziałem, że jego odnajdę i chcę go odnaleźć. I mistrz gry bardzo dobrze, bardzo sprytnie oparł całą tą kampanię na tym, że czasami szliśmy krokami mojego ojca. I to było bardzo fajne. I wiesz, dowiadywałem się kolejnych rzeczy, na przykład spotykaliśmy NPC-ów, którzy mówili, że tak, znałem twojego ojca, spotkałem go kiedyś i tak dalej, i tak dalej. I to było coś takiego, co ja jakby on dalej mnie zaskakiwał, bo mówił o rzeczach, których nie byłem pewien i nie wiedziałem tego, ale chodziło o to, że ta flaga byłaby spisana tak, że ja bym chciał go odnaleźć, więc idę w jego ślady. Tak samo zresztą, kiedyś grałem w Warhammera i stworzyłem taką postać, która była, powiedzmy, takim trochę Aragornem, że była w jakimś tam rodzie szlachcicem, ale na tą szlachtę ktoś napadł, czy coś takiego.
i on się tam sam tułał po świecie, czy cokolwiek. Już nie pamiętam, o co chodziło, ale ważne było to, że było tam jakiś wątek zemsty. No i tak naprawdę moja postać chciałaby to robić sama z siebie. Słucham? Znaczy, nie zemsty, ale takiego właśnie, takiego z powrotem zdobędę to, co dobra, moje. Dobra, nie, czaję, o co chodzi po prostu. Wyobrażałem sobie jeszcze do tego momentu Viggo Mortensena. Tak, znaczy nie, to było wzorowane całkowicie na Aragornie, ale właśnie chodzi o to, że jakby rozumiesz, co mi chodzi, nie? Że to było coś, co ja i tak będę robił. I właśnie ja tak widzę flagi. Przy czym to, co mówisz, faktycznie jest problemem, dlatego wydaje mi się, że warto rozmawiać o tym, jak bardzo nieokreślone lub określone są te flagi. Bo widzę właśnie flagi. Flagi można stosować na różne sposoby. Znaczy, można używać różnych kategorii flag. I na przykład samo Burning Wheel ma w systemie chyba przynajmniej trzy kategorie flag dla postaci na dzień dobry. I są to właśnie, to może od tych mniej znaczących, są to traits, cechy, które pozwalają tam przełamać remisy na testach, jakieś takie no drobne rzeczy strasznie. Czyli to tam no czasem będzie miało znaczenie, że twoja postać jest barczysta, albo będzie miało znaczenie, że ma bliznę na twarzy. Są flagi takie jak instynkty, które określają, co twoja postać zawsze robi. I są właśnie to, o czym powiedziałeś, to jakby obie te rzeczy wpisują się we flagę Burning Wheelową, czyli w przekonanie. Czyli ona faktycznie nie ma związku. Przekonania są dość sprytne, myślę, w swojej konstrukcji, bo one nie mówią koniecznie dużo o strukturze świata zewnętrznego, tylko mówią o tym, co postać sądzi. A to, co postać sądzi, no to jest i tak całkowicie pod kontrolą gracza. No tak, oczywiście. Więc zapisując sobie flagę, chcę odnaleźć ojca, to oznacza tak, że twoja postać to jest coś, co ona robi, tak czy inaczej, więc faktycznie no nie jest zdziwieniem, że to się pojawi na sesji, ponieważ twoja postać to robi, tak czy inaczej. Natomiast co z tym ojcem się stanie, no to jest całkowicie, powiedzmy, może być całkowicie w rękach mistrza gry. Znaczy, natomiast dla mnie istotne jest to, że wiesz, że jesteś w stanie powiedzieć, co jest dla ciebie istotne i na czym chciałbyś się skupić. I wydaje mi się, że właśnie to jest ta główna siła flag, która mówi o tym, że jeżeli uda mi się ją skonstruować na tyle dobrze, że mistrz gry i ja ją rozumiemy wspólnie, to jest taka informacja, co mnie interesuje, co ja w ogóle, jak ja widzę tą postać, o co jej chodzi, czemu ja w ogóle idę i robię te rzeczy, które mam robić. Właśnie szczególnie tak, bo te przekonania Burning Wheelowe mają w sobie coś takiego, co podręcznik o tym wspomina też, że tak, to jest coś, jeśli mistrz gry by nie zaproponował żadnego wątku, co nawet nie wiem, czy Burning Wheel jakby tego nie poleca w pewnym sensie, to przekonania powinny powiedzieć, co twoja postać robi. Nie powinno być sytuacji, że ona siedzi po prostu i nie ma questa, więc po prostu będę siedział w karczmie. Tylko jeśli masz po prostu, nie masz nic do roboty, patrzysz na kartę postaci, patrzysz na przekonania, już wiesz, co twoja postać będzie robić. Więc to jest fajne. Szerzej, znaczy jest fajne, bo po prostu unikasz w ten sposób właśnie tworzenia postaci, które są takie bezwładne, że czekają na questa. W sensie nawet do takiego Dungeons and Dragons już nawet lepiej zrobić sobie postać, która chociaż ma flagę, że chce zarobić złoto. Tak, tak. Bo to też jest tak naprawdę flaga, zdecydowanie. I to jest flaga questowa, taka D&D-kowa. No po prostu idziesz i zarabiasz złoto i na przykład bierzesz questy za złoto. Natomiast jest to coś, co twoją postać popycha do przodu. Może mówi o niej coś ciekawego. Zwłaszcza jeśli zapiszesz przekonanie Burning Wheelowo, czyli też dlaczego chcesz tego złota. Więc może być postacią D&D-kową i zbierać złoto, robić questy, ale w końcu możemy się dowiedzieć, jakby, jak się ten wątek rozwiąże, bo na przykład potrzebuję złota, ponieważ moja rodzina jest w długach. Albo potrzebuję złota, bo chcę sobie kupić własne państwo. Czy cokolwiek. Myślę jeszcze o przekonaniach. Czekaj, co jest w nich interesującego. No nic, miałem jakąś ciekawą myśl, ale już ją zapomniałem, także. Znaczy, chyba tak wiesz, czytając ci w głowie, chodzi o samą ideę konstrukcji przekonania, że ono jest ciekawie opisane, że wiesz, coś jest, dlatego że i z tego powodu będę robić to i tamto. Tak,
Czy coś innego mi chodziło po głowie, czego teraz... No nic. Nie do końca pamiętam, ale... Znaczy mniejsza to, na pewno tak. Przekonania są faktycznie jednym ze sposobów, jedną z kategorii flag, która jest dość fajna, bo możesz mieć przekonania właśnie ogólniejsze, bo możesz mieć aspekty fejtowe. Tak, które na przykład niekoniecznie są, popychają. Fate w ogóle ma takie podejście, że tam masz pięć aspektów, każda postać ma pięć aspektów, czyli takich ogólnych flag, które mogą być wszystkim. Jeden to jest high concept, czyli taki aspekt, który podsumowuje twoją postać, kim ona jest. W sensie, że jest na przykład honorowym rycerzem, albo jest przebiegłym hazardzistą. Albo archeologiem z lasem. Na przykład. I potem system także wymusza, że musisz mieć aspekt trouble, czyli co wpędza twoją postać w tarapaty. Także w fejcie na przykład tutaj może być to czynnik zewnętrzny. Czyli na przykład mafia mnie ściga. Albo to jest, cytuję, aspekt jednej z postaci, którą miałem na sesji, w sensie graczka na mojej sesji, którą prowadziłem, że uwiodłam dziewczynę szefa mafii. Nice. I faktycznie, i z tej flagi tak naprawdę pierwsza sesja była cała z tej flagi, tak naprawdę, ponieważ mafia się na nich zasadziła. I no, z tą mafią się użerali przez całą tam sesję, ta była dziewczyna się pojawiła, się okazało, że jest zaangażowana jeszcze w inną organizację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I sama postać nie miała jakby w sobie takiego mechanizmu, który ją popychał do akcji, w aspektach przynajmniej. Natomiast po prostu flaga się odezwała, bo do tego służył Troubles w fejcie. Flaga się odezwała, po prostu kłopoty przyszły po nią w postaci mafii. Więc to też działa koniec końców, chociaż przekonania są... wydaje mi się, że są... Przekonania są zręczniejsze do tego, żeby to postacie popychały fabułę sesji. Tak, tak. Postacie robią coś, na czym im zależy. Właśnie myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, przynajmniej dla mnie i dla mojego sposobu myślenia o sesjach, prowadzenia, jest to, że, albo może nie, to jest coś, co ja bardzo lubię, czyli często jak gram, czyli to, że jesteśmy w stanie odwrócić właśnie założenia, bo bardzo często, niestety lub stety, jak gram sesję, jest tak, że rzeczy się dzieją i moja postać na to reaguje. No i właśnie bardziej wolę tą alternatywę, kiedy moja postać sama, wiesz, bierze rzeczy na siebie i coś z tym robi. Czyli i myślę, że obie historie można poprowadzić tak samo dobrze, tak samo te rzeczy mogą się odwrócić, tak? Czyli jeżeli nasadza się na ciebie mafia, to w pewnym momencie powinien być taki środek sesji albo środek historii, kiedy teraz to my polujemy na mafię, no bo musimy sobie jakoś z tym poradzić. Ale właśnie chodzi o to, że ja bardzo lubię bardzo szybko przerzucić tą kontrolę na graczy, żeby to oni robili to, co chcieli. I tak samo ja lubię, jak gram na sesji właśnie, żeby sesja była o tym, co ja chcę, a nie o tym, że muszę się użerać z jakimiś rzeczami, które mnie w ogóle nie obchodzą, lub nawet jeżeli mnie obchodzą, to tak wolę mieć możliwość kontroli nad tym. Tak jak teraz o tym mówisz, to przypomina mi się trochę inny temat z tym siłą rzeczy związany, czyli opowieści, w szczególności struktury opowieści. A tak. W szczególności, powiedzmy, jest taki, nazwijmy to, archetyp wątku postaci, czyli na przykład, że postać albo że postać czegoś potrzebuje, więc wyrusza, żeby to zdobyć, albo na przykład, że postać albo postać chce czegoś, chociaż potrzebuje czegoś innego. Mm. To jest tak no, bardzo ogólnie ujęte różne właśnie ciekawe wątki postaci, czyli prawda, dobra, nie wiem, zacytujemy Harmon Questa, tak? W Harmon Questie jest, co tam było? On Tofu się nazywa, główny bohater? Fonduzubek. Fonduzubek. Ktoś widzę, kto jest fanem, tak. Ach. Dobra. Półork, czy ork? Półork. Półork odgrywany przez Dana Harmona, gwiazdę programu, powiedzmy. Tam jest to postać, która faktycznie czegoś chce w czasie swojej wyprawy, chociaż tam tak naprawdę główna fabuła jest typową fabułą D&D, czyli są jakieś potwory, które trzeba pokonać. Natomiast jego postać ma problemy z ojcem, więc jest tchórzem, bo tam ojciec ich opuścił w dzieciństwie, więc ona... Teraz tak jak myślę, nie wiem, czy to jest najlepszy przykład. No ale powiedzmy, że jest jakiś wątek, że ta postać czegoś chce i że potrzebuje czegoś innego.
I koniec końców, jeden z ważniejszych. Te potwory, no to tam są, oni w końcu je pokonują, no nic ciekawego. Dobra, no trochę ciekawe, ale bez szału. A wątek postaci opiera się właśnie o to, czego ona chce, czego ona potrzebuje i jak się z tym zmaga. No tak, tak. Czy dużo innych, tak? No wątki z filmów, seriali, książek, no w ogóle z opowieści od zarania dziejów. Mhm. Teraz oczywiście brakuje mi w głowie przykładów, ale pewnie masa by się znalazła i czy tam postacie się zmierzają z tym, czy nie, czy to wychodzi, czy nie, ale koniec końców zazwyczaj czegoś chcą, więc coś robią, spotykają się z przeciwnościami. I teraz flaga, oparcie sesji o przekonanie brzmi jak dobry pomysł, żeby to zrobić. Mhm, bo zdecydowanie. Właśnie, no bo właśnie postacie, no bo to no masz ten moment wyjścia, że wiesz, że jest postać, która czegoś chce. No to masz początek opowieści. Bo jak tego nie masz, no to jest postać, która niczego nie chce i dostaje zlecenie, że musi pokonać licza w jaskini za 2000 sztuk złota. Po co? No właśnie, znaczy no, zakładamy domyślnie, że postacie w D&D chcą złoto, ale... No tak. Ale rzadko jest związana jakakolwiek ciekawa opowieść, także postacie po prostu... Te postacie są takie no nijakie przez 20 leveli, kiedy pokonują potwory. Ale wiesz co? No? Mhm. Ja właśnie tak jeszcze myślę o tym, a teraz właśnie jak powiedziałeś pomiędzy tym co postać chce, a co jest dla niej dobre, tak? Czyli co chce, a co powinna? Nie. Jak to szło? No jeden z tych bazowych konfliktów to jest, że to jest konflikt między need a want. Czyli coś chce albo potrzebuje, tak. No więc znaczy, właśnie. Chce rzeczy A, chociaż potrzebuje rzeczy B. Tak naprawdę, no tak. Przypomina mi się teraz... Tak. Ostatni Jedi, kiedy to Poe Dameron jest tak naprawdę takim pilotem, który jest sprytny, szybki i dobry w tym, co robi. I on chce być bohaterem, tak? Chce pokazać, jaki jest fajny i dobry, a tak naprawdę to czego potrzebuje, jest to, żeby zostać takim dobrym dowódcą. A dobry dowódca musi być rozważny i czasami musi, nie zawsze musi być taki ryzykowny i bohaterski. Oczywiście w filmie jest to niezbyt dobrze pokazane, ale to już inna sprawa. Też to najlepszy przykład, bo nawet nie wiem, czy koniec końców nie jest też tak po prostu, że koniec końców więcej sukcesów odnosi właśnie strategia, znaczy jakiekolwiek sukcesy odnosi strategia bohaterskich czynów i działania, ale... No, to prawda. ale dobra, no to nie jest... Film może nie jest najlepszym przykładem, aczkolwiek sam Paul Dameron generalnie spoko, tak, w sensie... Tak. Ale właśnie Han to Solo prowadzi... Han Solo z czwartego epizodu jest taką postacią, która chce po prostu pieniędzy, żeby wykupić się ze swojego długu i kontynuować życie przemytnika. Natomiast no, jakby widać, że to, czego potrzebuje, to właśnie raczej stanięcie do walki po stronie dobra. Żeby zdecydowanie. Przestać być egoistą i opowiedzieć się po stronie, dołączyć do walki w obronie dobra. Tak, i właśnie tutaj chciałbym przejść do takiego problemu, który ja z tym mam. I to jest mój problem z flagami, pomimo, że uważam, że jestem super. To właśnie to jest problem takiego, sam mówiłeś, zaskoczenie na sesji. To znaczy, że musimy, żeby te wątki były, bo inaczej, bo chodzi o to, że jeżeli tworzymy flagi, flagi mogą być dobre albo mogą być słabe. To jest oczywiste, tak? Bo mogą być lepsze lub gorsze flagi. Jeżeli chcemy stworzyć lepsze flagi, to musimy wiedzieć jak. Jeżeli chcemy wiedzieć jak, to też czasami musimy o tym pomyśleć. Czasami stworzymy takie flagi, które są właśnie takim, ja bym to nazwał takim bardzo stworzonym wątkiem, takim pod kontrolą, że nasza postać chce to, ale potrzebuje tamto i będziemy to odgrywać, ale tak naprawdę już wszystko zostało rozegrane w naszej głowie, jak to wymyśliliśmy. Bo wiesz, chodzi o to, że moje najlepsze takie sytuacje, które grałem na sesjach, były, wiesz, takie momentem chwili, że po prostu było takie ha, nagle to będzie istotne. I wiesz, pozwól, że od razu, bo mam na razie, mam lekką obawę, że chcesz obalić argument, którego nie postawiłem. Okej. Okay. Znaczy nie, to jest mój główny problem z flagami. Dobra, o co mi jeszcze to dopowiem. Weźmy takiego Hana Solo. Jeśli bym tworzył, czyli na czym polega granie flagami? Umawiamy się, że gramy space fantasy, taką opowieść, gdzie będą rycerze, księżniczki, walki kosmiczne, złe imperium i tak dalej. I ja zagram sobie takim, po prostu takim twardzielem przemytnikiem i wymyślam dla niego flagę
Jestem w długach, znaczy muszę zdobyć pieniądze, żeby wykupić się ze swoich długów. Koniec. Nie piszę tego wątku. Albo to można, może dwa wątki można wpisać, tak? Jeden, że potrzebuję pieniędzy, żeby wykupić się ze swoich długów, a drugi to przede wszystkim dbam o siebie. Okej. Okay. Koniec. Nie piszę koniecznie, a nawet nie powinienem pisać, jak ten wątek się rozwinie. To jest taki, to jest punkt wyjścia. W sensie, to są te ciekawe rzeczy o tej postaci, których ona chce. To są rzeczy, które będzie robić i na sesji zobaczymy, co z tego wyjdzie. Właśnie, to jest sygnał dla mnie, tak, dla mistrza gry, po prostu, ej, w tej postaci te wątki mają się pojawić, bo to jest ciekawe, a nie chcę się tylko uganiać za czymś tam nieistotnym w fabule, tylko to niech ta fabuła będzie także o tym. Właśnie, powiedziałeś mi coś takiego bardzo ciekawego, co wpadło mi teraz do głowy, jak o tym powiedziałeś, że jak się określi te wątki, czyli na przykład myślę tylko o sobie i potrzebuję tych pieniędzy i tak dalej, to czasami może być taki problem. Ja zresztą o nim słyszałem kiedyś, że ktoś tak mówił, że gracz na przykład nie odegra tego, bo stwierdzi, że właśnie... I właśnie to jest idealnym przykładem Han Solo, tak? Że on chciał tych pieniędzy i myślał tylko o sobie i nagle haha, tak naprawdę nie, ratuje rebelię. I mistrz gry może powiedzieć, ej no stary, no ale przecież miałeś odgrywać swoją postać. I właśnie to, co mi się podoba w Burning Wheelu, to jest nawet powiedziane dokładnie, że te momenty właśnie tarcia tych przekonań, czyli momenty, kiedy wiesz, kiedy to nie do końca działa, kiedy są właśnie te wybory moralne, to są najciekawsze momenty, do których mamy dążyć. To są te momenty, które są istotne, czyli musimy tak uderzać w te przekonania, aż one się mogą złamać. I to są te ciekawe momenty sesji. I właśnie fajnie jest to, że Burning Wheel o tym mówi. I myślę, że to jest też... On więcej akurat niż o tym mówi. Akurat w kwestii przekonań w Burning Wheelu jest mechanika, bo w Burning Wheelu jest mechanika, że po sesji się idzie przez wszystkie przekonania i daje się punkty za nie. Tak. I daje się punkty, tam jeszcze jest to, myślę, jest sprytnie zrobione i to dużo systemów odziedziczyło po Burning Wheelu. Albo wymyśliło niezależnie, nie wiem, ale myślę, że odziedziczyło, bo Burning Wheel jest znany, przynajmniej w kręgach designerów. No tak. I prawie nigdzie poza, przynajmniej w Polsce na pewno. W każdym razie punktuje się przekonania za to, czy się pojawiły na sesji, czy wpłynęły na decyzję postaci. Nie punktuje się tego, czy były tam dobrze odgrywane, bo to jest subiektywne. Tylko nie, obiektywnie, czy wpłynęły na decyzję. Mhm. I jest, dostajesz chyba fate pointa za to, jeśli w ogóle się pojawiły, ale jest oddzielna kategoria mold breaker, czyli że przekonanie zostało złamane. Nice. Chyba. Nie, nie do końca. Ono chyba mogło być złamane albo wypełnione. Ach, rozumiem. Czyli w jakimś przykład, załóżmy, że, dobra, załóżmy moment takiego Hana Solo, który ma to przekonanie, że przede wszystkim tam chcesz liczyć, licz na siebie. Załóżmy, że coś takiego miałby wpisane. To myślę, że jest, nieźle by oddawało jego charakter. No to w czasie przygody możesz się albo przekonać, że to nie jest prawda. Potrzebujesz przyjaciół, którym możesz zaufać i na sesji wtedy to odgrywasz i za to Burning Wheel ma nagrodę. Jest Mold Breaker, dostajesz Persona Pointa, wymazujesz sobie przekonanie, wpisujesz sobie inne ciekawe przekonanie, które teraz będziesz testował, natomiast to się już, to przekonanie się dokonało, dostajesz Persona Pointa, chyba dostaje się traita także w Burning Wheelu. Czytam jak to jest sugestia, żeby dostać traita za to. Super. Więc popycha odpowiedź do przodu, albo możesz się przekonać, że miałem rację. Nie można nikomu ufać. Już miałem przyjaciół, chciałem im zaufać, ale koniec końców mnie zdradzili. Ach, albo stwierdziłem, to jest dobra historia. Że nie i wtedy przekonanie też na przykład się... Też można je już wymazać na zasadzie, że wydaje mi się, że jeśli już stwierdzimy, że ono się dokonało i nie będziemy mu rzucać wyzwań, no to też możemy je wymazać z karty postaci, zapisać traita nikomu nie ufa, czyli to jest taki mniej istotny wątek, będę dostawał bonusowe kostki tam w sytuacjach, kiedy nikomu nie będę ufał, a wpisujemy inne przekonanie, które teraz postać będzie przerabiać. Czyli tak. To jest właśnie fajne, że możesz zapisać sobie tą potrzebę postaci, ale nie jest oczywiste jakby w jaki sposób ona się złamie, bo wracasz do... Moglibyśmy wrócić do problemu, o którym ty mówiłeś wcześniej, że zapisując sobie przekonanie, wpisujesz także silnie w nie sposób rozwiązania. Bo mógłbyś tak grać Hanem Solo, wiedząc, że tak naprawdę on musi się przekonać, że trzeba zaufać innym. No właśnie, to jest wtedy nie najlepsze. To, no tak, to traci trochę, jeśli nie całkowicie napięcie, no bo
no wiemy, co się stanie, tak? No, tak jak podobnie, jak się ogląda, nie wiem, bajki dla dzieci często. Że po prostu widać tam morał, do którego postać zmierza, możesz po prostu przewidzieć wątek postaci, zanim się wydarzy. Bo jest oczywiste, że postać przecież w końcu odkryje, że musi zrobić X i, no i w końcu to robi. Czy to był ukryty przytyk do Awatara? Nie, aczkolwiek jak o tym mówiłem, to miałem flashbacki z Awatara w głowie, więc... Damn you! Więc, ale no w sumie tak naprawdę. Były tam w Awatarze, oglądałem ostatnio Avatar The Last Airbender. Zarówno anime, jak i znacznie lepsze od anime film kinowy. Najlepszy film na świecie, ja po prostu już nawet, już przyznam, że zapomniałem większość serii animowanej, tak naprawdę wyparła mi z głowy film. O mój Boże. W każdym razie, tak, dużo wątków z tamtych było, tak 15 odcinków przed końcem wątku już było wiadomo, jak się skończy. Mhm. I no tyle, tak? No to jest... Tylko wiadomo, jak się jest dzieckiem, no to takich rzeczy się jeszcze nie przewiduje. No tak. Więc po prostu, no zależy jaka ekipa, no to też odpowiednio wątek sobie można zadać, no tak, żebyś nie wiedział, jak się skończy. To była strasznie długa dygresja, ja ją chyba zrobiłem w ramach wtrącenia ci, a... Tak, tak. Ja nie pamiętam, o czym mówiłem, ale może przejdę do czegoś innego, co chciałem też powiedzieć. Bo widzisz, właśnie, jaki jest tam problem z moimi moimi przekonaniami. Nie, moje przekonania są spoko. Nie, jaki jest problem? Masz na myśli postać, czy teraz masz na myśli siebie jako osobę? Siebie jako ja. Więc dobra, przekonania. Może przekonania w sumie nie aż tak bardzo, ale weźmy Fate'a. Grałem w Fate'a kilkanaście razy, powiedzmy, kilka. No nieważne. Za każdym razem jak tworzyłem postać... Znaczy, no nie wiem, no chyba raczej kilka, no nie wiem. Podchodzących powoli pod naście. Zawsze największy problem był taki, że jak siadałem do tej karty postaci, wiesz, tak siadam sobie, myślę sobie, dobra, nie, to high concept, okej, okay, to w miarę spoko, trouble. No dobra, to może coś wymyślę, potem jeszcze trzy dodatkowe aspekty, które muszę wymyślać. I właśnie problem był taki, że jakby do czego dążę, że wymyślanie przekonań jest dość ciężkie, bo to też jest zastanawianie się wcześniej, co ja tak naprawdę chciałbym grać. I to jest taki mikroproblem na zasadzie, że to może czasami nie wyjść. Czyli gracz może coś napisać, ale nie do końca jest przekonany, że to jest to, na czym 100% chciałby się skupić. I żeby dać na przykład taki Apocalypse World, czy tam Blaze in the Dark. Blaze in the Dark mówi, że postać odkryjesz na sesji i zobaczysz, co cię ciekawi i to, co się będzie działo i współgracze i to jakoś cię ukierunkuje i ukierunkuje twoją postać. I właśnie to może być taki problem tych przekonań, że wiesz, ty napiszesz te przekonania, czy tam ktoś napisze te przekonania, mistrz gry je użyje i nagle się okaże, że coś tutaj nie działa, bo gracz napisał je, ale może miał inną wizję tych przekonań, albo może trochę inaczej widział te flagi, albo napisał je i nie przemyślał tego, bo stwierdził, że to jest spoko, ale przyszedł na sesję, jednak może nie. Jakby rozumiesz, co mi chodzi. Tak, oczywiście jak zawsze się mylisz, ale i ja mam rację. Nie, żartuję. A swoją drogą, czy mówisz to jako swój zarzut, czy grasz teraz adwokata diabła i podajesz zarzut ogólny, czy potencjalny zarzut do flagi? Znaczy, trochę znaczy, może tak inaczej. Patrzę na to z dwóch perspektyw. Po pierwsze tak, jest to trochę adwokat diabła i przemyślmy też ten problem, ale wiesz, jest dobry argument, jest trochę oparty o moje doświadczenia, bo były, jak już mówiłem, sytuacje, kiedy faktycznie miałem problem z wymyśleniem tych aspektów do Fate'a, ale też powiem ci, że bardzo często właśnie z tych, nie wiem, dajmy jakąś liczbę, grałem 8 sesji Fate'a i 5 sesji Fate'a, które grałem, były bardziej oparte na jakiejś tam fabule, która była gdzieś tam i my za nią szliśmy i te aspekty się prawie w ogóle nie pojawiły. Kąpele? Może dwa. Dla tych, którzy nie wiedzą, kąpele to jest używanie negatywnie twoich aspektów, czyli coś się dzieje negatywnie związane z tym aspektem, czyli na przykład aspekt może być, nie wiem, lubi piękne kobiety albo nie może się oprzeć pięknej kobiecie i nagle mistrz gry mówi ta NPC-ka, która tutaj jest, coś do niej czujesz i
ja cię skompiluję i chciałbym, żeby twoja postać na przykład teraz zaczęła z nią rozmawiać, chciała ją poderwać. Kompel oznacza generalnie tak, że twój aspekt wpędza cię w tarapaty. Tak, tak. No koniec. właśnie. I tam zarówno MG, jak i gracze mogą to robić, w sensie tam się sugerować kłopoty związane z aspektem. Ale właśnie, tak, więc no. Chodzi mi o to, że wiesz, mieliśmy problemy z tymi flagami i po pierwsze, one nie były dobrze napisane, po drugie, one nie były wykorzystywane czasami, po trzecie, właśnie czasami były dobrze określone, ale w danym momencie one nie były tak bardzo, nie wiem, chętne do zagrania. Czyli, ale koniec końców sesja była, mówisz, oparta o fabule zewnętrznej, niezwiązanej z aspektami? Troszkę tak. Czyli to były sesje fejta w kategorii tak zwanej słabe sesje? Znaczy nie, tutaj był zarzut taki podwójny. Ja, może najpierw rozłóżmy ten zarzut po pierwsze na nie do końca odgrywanie tych flag, czyli napisanie flagi, do której nie jesteś aż tak bardzo przekonany. Mhm. I wiesz, masz ją i nagle się okazuje, że jednak to chyba tak nie chcę tego grać jednak aż tak bardzo. Pozwól, że tutaj odpowiem może odrobinę krótszą dygresją niż poprzednio. Znaczy nie dygresją, bo też przypomniał mi się ten wątek, co zapomniałem wcześniej. No dobrze. Znaczy o co chodzi? Jaka jest zaleta flag między innymi? Czy takie w ogóle myślenia flagami? Unika się pisania niepotrzebnego backstory. Zdecydowanie. Ja osobiście nie jestem fanem backstory, znaczy od razu może nie, 5 gwiazdek do tego. Nie jestem fanem pisania długiej historii postaci przed sesją. Mhm. O tym, żeby się dowiedzieć o postaci, od tego mam całe jej życie i przygody. Tak. Nie czytam biografii bohatera przed rozpoczęciem gry. Więc to jest jedno, więc nie lubię. To dzisiaj słuchałem tej drugiej części tej konferencji pomiędzy Adamem Kobelem, Mike'em Merlsem, Mattem Mercerem i Mattem Colvillem i moderatorem, którego nie pamiętam. W ogóle polecam wszystkim słuchaczom. Jest dwuodcinkowa właśnie dyskusja pomiędzy tymi znanymi ludźmi w świecie D&D. Tak, Adam Kobel to jest designer indie gier. On stworzył Dungeon World'a. Mike Merls jest jednym z twórców Dungeons and Dragons 5. Nie wiem, czy wcześniejszych, czy czwórki także. Piątki na pewno. Wydaje mi się, że piątki, ale faktycznie pewien nie jestem. Całkiem spoko koleś. W sensie jakby cieszy mnie, że on jest koniec końców w teamie designerskim D&D 5, bo wygląda na człowieka, który wie, co robi. I tak, cieszy mnie także, że jest w kontakcie z takimi osobami jak Kobel czy Colville. Jakby to, no to po prostu jakby wiem, że perspektywa D&D jest większa niż tylko hurdur, D&D jest jedynym systemem. No, Matt Mercer jest znanym w połowie świata mistrzem gry, który prowadzi na streamie Critical Role i Matthew Colville jest człowiekiem o wyglądzie wilkołaka, który mówi o RPGach na YouTubie. O tym, jak grać w D&D. Głównie tak, ale się tak, go dobrze tak. Słucha. A, zdecydowanie. Tak dalej, więc faktycznie polecam zgooglować. Jak zgooglujecie przynajmniej 2 z tych 4 imion, to znajdziecie te dyskusje. One są tam po 2 godziny chyba, czy 2,5 każda. Całkiem polecam. Oni tam wspomnieli, oczywiście już zapomniałem, o czym wspomnieli w tym kontekście. Tak, wspomnieli, że jest taki właśnie fetysz pisania historii postaci, znaczy fetysz backstory. I Kobel właśnie mówił, że obwinia za to White Wolfa, czyli to wydawnictwo, które wydało Świat Mroku, czyli Wampira, Wilkołaka i tym podobne. Że się pojawił taki trochę właśnie fetysz na to, żeby te postacie miały po prostu historię postaci na 3 strony i historię rodziny, dzieciństwa, w ogóle wszystko. Tylko problem jest taki, że piszesz takie rzeczy, potem nikomu się tego nie chce czytać i potem też nie wiadomo, jak to na sesji wykorzystać. Tak, tak, tak. Więc flaga, myślenie flagami to jest myślenie, dobra, podsumuj swoją postać do 5 najważniejszych rzeczy o tej postaci. A, tak, oczywiście. Jej charakter, backstory, jej relacje. Wybierz z tego 5 najważniejszych wątków. Albo tam 3, albo 2. No zależy od systemu, jak to tam ujmuje, ale wybierz najważniejsze kilka rzeczy, które się pojawią. Wszystkie inne, czy możesz mieć inne rzeczy, ale na razie, jeśli ich nie wybierzesz, to znaczy, że dla naszej opowieści nie są aż tak istotne. No tak.
I tyle. I to właśnie tak. Czyli no, jeśli siostra z twojego backstory jest ważna, zapisujesz ją, no to jakoś ten wątek będzie eksplorowany. Tu widzę jakby dwojaką zaletę tego podejścia, kończąc tę dygresję, że nie dygresję, odpowiedź na wcześniejszy wątek, nieważne. Po pierwsze, tak jakby odcina niepotrzebny wysiłek włożony w backstory. Mhm. I po drugie, ułatwia graczom, którzy z kolei nie piszą sobie backstory, albo w ogóle go nie wymyślają, ułatwia im też zrobienie wątków, które będzie można rozegrać. Bo kojarzę takie podejście mistrzów gry, którzy... No, nic dziwnego, że twoja postać nie ma wątków na sesjach. No, nie napisałeś backstory, tak? Łukasz napisał mi 15 stron historii postaci, więc teraz 5% sesji jest związana z postacią Łukasza, a ty nie napisałeś, no to o tobie nic nie ma. Ach, no tak, tylko słyszałem tak, o tym. To, wiesz, no, wiesz, o co chodzi mniej więcej, także... Tak. Flagi potencjalnie wyrównują grunt. Mówią, ja w ogóle... wszyscy dajcie mi najważniejsze wątki dla waszych postaci. Tak, ja w ogóle muszę przyznać, że ja już kiedyś wymyśliłem flagi, przy czym już miałem jakieś takie, wiesz, w głowie podejście flag, bo pamiętam, jak kiedyś graliśmy w Warhammera i prowadziłem i powiedziałem moim graczom, słuchajcie, fajnie, jakbyście przygotowali swoje postacie, tak coś o nich powiedzieli. Jeżeli chcecie napisać backstory, to max jedna strona 4, chociaż wolę w punktach. I chciałbym, żebyście z tego backstory wypisali i podkreślili mi 3 rzeczy, które są dla was istotne. Mogą być to postacie, mogą być to, nie wiem, jakieś wydarzenia, może być to cokolwiek. I to będą 3 rzeczy, które ja gwarantuję, że w czasie trwania naszej kampanii się pojawią. No to są flagi. Tak. W którym roku to było i czy nie przegapiłeś swojej szansy na zostanie tym sławnym designerem od flag? Nie, już wtedy był Burning Wheel, niestety. Też, wiesz co, ale to też czasami trochę nawet nie były flagi, znaczy były, nie? Trudno powiedzieć. Ale tak. Chodzi o to, że już wtedy powiedziałem, że skupmy się na takiej konkretnej ilości rzeczy, które są istotne. I na przykład pamiętam, że jeden gracz stworzył sobie jakiegoś tam najemnika, który był w jakimś takim elitarnym oddziale, który nazywał się Cienie, czy cokolwiek mrocznego, no nieważne. Ale okazało się, że te cienie były związane z głównym złem. I wiesz, była sytuacja, że oni tam gonią kogoś po dachach i dopadają do dziewczyny, którą tam łapali, on ściąga jej z twarzy to co zakrywało jej twarz, jakąś taką chustę, ona mówi... To ty? Przecież się znamy. I on... Chwila, co ty tutaj robisz? I wiesz, jakby nagle mieliśmy zwrot akcji w inną stronę i zrobił sobie to sam dzięki swojej postaci. Wydaje mi się, że wtedy był o wiele bardziej taki zainteresowany i bardziej wkręcony w ten wątek. No właśnie, no i to mogą nam zrobić flagi, bo on dokładnie powiedział. Co prawda nie powiedział, co chciałby od tych cieni, ale powiedział, że kiedyś był członkiem tych cieni i to jest dla niego istotne. Bo też myślę, jakby może takim możliwe, że to jest jakby oczywista rzecz, o której chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, że właśnie, bo na czym polega myślenie flagami, czy granie flagami? Właśnie polega po pierwsze na tym, że spisuje się ważne wątki, zazwyczaj w krótkiej formie, to jest jakby taka forma właśnie no, kontraktu między grupą, która gra na temat tego, co się pojawi na sesjach. I drugie to jest, że właśnie o flagi opiera się wydarzenia, które dzieją się na sesji. Czyli, tak. Bo to jest istotne, bo tak myśląc flagami, nie sięga się po gotowy scenariusz, który ma przewidzianą historię, że jest zamek i wioska i księżniczka, która ma nieślubne dziecko z bardem i ten bard najmuje drużynę, żeby pokonała licza, a licz się okazuje ojcem tej kobiety, który umarł ze zgryzoty i tak dalej. Jedyne, co wiąże postacie z tym wątkiem, to jest złoto. Tak. Flagi w ogóle... Wydaje się, że ciężko, jeśli się silnie stosuje flagi, myślenie flagami, to ciężko w ogóle używać gotowych scenariuszy, tylko masz spisane flagi, patrzysz na nie i wymyślasz scenariusz w oparciu o te flagi. Tak. Myślę, jakby, i właśnie tak by, bo chodzi o to właśnie, żeby tak, żeby te wątki się pojawiły, a sposobem, żeby pojawiły się na pewno i żeby pojawiły się najmocniej, jest to, że cała sesja, cała przygoda jest oparta o te wątki, a nie, że są doklejone. Przy czym, znowu, ale, bo można... Tak naprawdę możesz... Czy mi się wydaje tak, że to jest takie myślenie flagami pełną parą,
ale możesz z powodzeniem stosować to na mniejszą skalę, czyli na przykład jednak wziąć gotowy scenariusz i wtedy spojrzeć na flagi i pomyśleć, jak zmodyfikować ten scenariusz, żeby bohaterowie byli w niego zaangażowani osobiście. Bo to mi się wydaje, że odcina jest cała taka dziedzina właśnie tych haczyków tak zwanych, które w pewnym sensie wydają mi się teraz stratą czasu, czyli jest liniowy scenariusz i potem taka rozkmina, jak zaangażować graczy, żeby podchwycili te wątki. Tak. Bo czujemy, że gracze nie są zainteresowani, więc jak ich zahaczyć, jak rzucić ten haczyk jak na rybę, żeby ich chwycić. Natomiast jeśli dobrze zastosujemy flagi, czyli na przykład przepiszemy początek scenariusza w oparciu o flagi, to nie trzeba ich zachęcać, tylko po prostu to będzie coś, co oni chcą robić. Wiadomo. Jeśli twój paladyn na przykład dowiedział się, że w tym zamku możliwe, że jest jego ojciec, którego on szuka, i to faktycznie jest wplecione, czyli on faktycznie, ten ojciec tam był, to nie trzeba tego paladyna, z tego co rozumiem, przekonywać złotem do tego, żeby zajął się tematem, tylko to jest po prostu etap jego podróży jako postaci. Ja myślę, że też wielu mistrzów gry tak robiło, na zasadzie mi się samemu zdarzało prowadzić gotowce i wpisywać tam właśnie jakieś małe wąteczki postaci i flagi. Tylko, że właśnie wydaje mi się, że to, o czym rozmawialiśmy, to... No bo tak, z jednej strony faktycznie, nie? Problem jest taki, że wielu mistrzów gry, jak zaczyna budować swój własny scenariusz, mówi o tym, jak powiedziałeś, o tym liczu i ten licz, który był tak naprawdę ojcem tej dziewczyny, która ich wynajęła i tak dalej. Cała historia toczy się naokoło innych postaci. I wydaje mi się, że to jest taki duży grzech, o którym rozmawialiśmy, że często też jesteśmy w sesjach, które są fajne i są spoko, ale one nie mają nic wspólnego z naszymi postaciami i z tym, co się dzieje. I że tak naprawdę to nasze postacie nie mają tam... Robią to, bo faktycznie mają jakieś tam złoto, ich motywuje, jakieś inne rzeczy, ale tak naprawdę przygoda nie jest o nich. Czyli w pewnym sensie wydaje mi się, że może można mieć, tak z mojej perspektywy, właśnie fajną sesję D&D, która nie jest o mojej postaci, ale to jest tak co najwyżej takie 3/5. To jest taki spoko film, na którym byłem, ale wychodzę z kina zadowolony, ale zapominam o tym filmie i tyle. Tak. Natomiast właśnie, że ta technika jednak to jest... To 3/5 jest maksem, tak 3,5/5. I znaczy, wiesz, że jeśli chcemy wejść wyżej, to właśnie chcemy mieć sesję o postaciach, chcemy mieć sesję, przynajmniej ja chcę, w sensie, to na pewno, tak, że znaczy, wiesz, żeby ta sesja weszła głębiej, to ona musi już być o mojej postaci, więc dochodzimy do narzędzi, więc dlatego gadamy o flagach. Tak, czyli ja myślę, że dalej się da, bo idąc o Wiedźminie, o którym rozmawialiśmy chyba tydzień temu, że wiesz, w Wiedźminie mieliśmy wątek Barona, który jest spoko, nie? Ale on tak naprawdę w ogóle cię nie dotyczy, ale w momencie, jak rzeczy zaczęły dochodzić do być z Ciri związane i z tobą i z tym, co się właściwie stanie z twoją córką, to nagle rzeczy zaczęły być takie, no nie wiem, ja czułem emocje i czułem niepewność, byłem coraz bardziej przywiązany do tego wątku. I wydaje mi się, że faktycznie masz rację, to jest klucz, przy czym da się napisać świetną sesję o wątkach innych postaci. Tutaj przykładem właśnie będzie ten Baron, który mnie, wiesz, jego historia mnie wzruszyła, jego historia mnie zaciekawiła. Miałem też ciężkie wybory moralne, co zrobić. I wiesz, wkręciłem się w życie tych ludzi. Ale myślę, że na sesji wkręciłbym się bardziej, gdyby to były wybory o mnie i o tym, co mnie dotyczy. Myślę, że twój przykład z Baronem faktycznie obala trochę moje maksymalnie 3/5. Bo gdybym na sesji miał wątek Barona, no okej, on jest, faktycznie mógłby być bardzo fajnie, aczkolwiek z pogodzeniem się, że moja postać jest obserwatorem. Tak. Oczywiście ma wpływ na to, co się stanie i jaki będzie zakończenie tej historii, nie? Bo to też jest istotne, ale no tak, to nie jest ty. Tak, także właśnie też, to ja decyduję i tak dalej, natomiast on no, nie uderza w moje serce tak inaczej niż po prostu, jeśli ja się odnajdę w tym wątku. Tak. Chociaż teraz tak myślę, nie wiem, czy to będzie jakby uczciwe spojrzenie na Wiedźmina, bo koniec końców, jak ktoś kończy grę, to myślę, że ludzie raczej pamiętają wątki Geralta i Ciri niż wątek Barona. Na 100%. Quest z Baronem się wspomina, że on był fajny, ale to w zasadzie tyle. W sensie wszyscy przytakują głowami, że to było fajne i koniec. Natomiast te wątki, gdzie sami byliśmy zaangażowani, wydaje mi się, że siadają bardziej. Tylko to może być o tyle przekumane, że wątki z Ciri były później.
więc kończysz grę, no wiesz, pamiętasz początek i zakończenie. No, wątki Ciri były w zakończeniu, więc to może być trochę nieuczciwe spojrzenie. Aczkolwiek intuicyjnie bym stwierdził raczej, że tak, te wątki osobiste były ważniejsze. Przy czym, no czy wiadomo, też nie jesteś Geraltem, chociaż trochę jesteś. Na pewno trochę każdy jest. No, czy bo Geralt jest trochę taką postacią, która jest... No nie jest to Commander Shepard, który prawie że nie ma osobowości, więc po prostu możesz na niego projektować, co chcesz. Aczkolwiek... Ale trochę na Geralta można projektować. Tak, zdecydowanie. No, przy czym też jest z tego, co wiem, też spostrzeżenie, że nawet jak oglądamy film nie o sobie, to i tak utożsamiamy się z głównym bohaterem i przeżywamy emocje przez niego, więc w pewnym sensie i tak przeżywamy emocje. Mhm. W sensie swoje emocje. Pomimo, tak, że tak. Nas tam nie ma, więc to granice są trochę rozmyte, ale koniec końców okej, tak. Myślę, że faktycznie można by robić takie krwawe barony na sesji D&D z graczami, obserwatorami i podejmowaczami decyzji i byłoby w miarę spoko, no ale wspomnę tak tylko szybko, że skończyłem grać w RPGa Tyranny. Paradox. Super. Paradox to wydał, nie wiem, kto to zrobił. Super, nie powiedziałbym, że jest super. Jest dobry. Jest na pewno jednym z najlepszych takich klasycznych RPGów, które wyszły niedawno. Moim zdaniem Pillars of Eternity mnie znudziło, poddałem się grając, po prostu było nudne. Moim skromnym zdaniem, może zrobiło się ciekawe potem, ale to już do tego nie dożyłem. Natomiast Tyranny było spoko, skończyłem z przyjemnością. Ale to jest właśnie taki RPG, który... Jesteś tym gościem, który podejmuje decyzje o wielu rzeczach, ale one prawie w zasadzie nigdy nie są osobiste. Czaję. Jesteś takim chodzącym decydentem w sprawach politycznych, ale... W zasadzie skończyłem tą grę po prostu i bez echa. No w ogóle bez echa. Myślę, że po części z tego, jak jest napisana, że ona ciągle jest taka trochę abstrakcyjnie filozoficzna, że postacie nawet pod koniec po prostu rozważają wątki polityczne. A w zasadzie... No w tej grze chyba nie było chyba żadnego wątku osobistego. Jakby jest tylko wątek polityczny, taki trochę polityczno-filozoficzny. Czaję. I no wiesz, gra jest spoko, ale skończyłem ją i po prostu wiesz, no, zapomnę ją bardzo niebawem. To ja właśnie mogę uderzyć w inną stronę. Jak grałem w Life is Strange, co Obsidian, prawda. Nie... Obsidian zrobił Tyranny. Okej, okay, no tak. No. Więc jak grałem w Life is Strange, które jest jedną z gier. Znaczy chyba tam Telltale ją robił ze Square Enix. Ze Square Enix. I powiem ci, że dla mnie to jest taki idealny RPG, czyli właśnie on jest mocno o twojej postaci, jest tam dużo wyborów moralnych, przy czym one są dość proste, ale właśnie chodzi o to, że to jest historia o tobie i o tej dziewczynie i o jej problemach i właśnie to jest główny problem tego i wydaje mi się, że to jest jakby główna siła tej gry. Tak. I tam też było dużo takich rzeczy związanych z emocjami. Pamiętam, że mój taki mała dygresja związana z tym, jak bardzo mi się podobały niektóre rzeczy tam związane. Otóż było tak, że tam mamy moc cofania się w czasie i było tak, że dużo rzeczy się dzieje i wiesz, mam dużo na głowie i tak dalej i podchodzi do mnie taki chłopak, bo tam się gra dziewczyną i mówi, że słuchaj, pójdźmy razem do kina. Ja mówię, wiesz co, no spoko, no, ale nie teraz. On mówi, a okej, okay, to wezmę, i mówi tam, nie wiem, Jenny ze sobą, a ja tak, co? Nie. Cofam czas? Tak, oczywiście, że z tobą pójdę, znajdę czas. I wiesz, chodzi mi o to, że nawet takie małe rzeczy pozwoliły jakby budować to takie... Bo potem ten wątek rośnie do innych rzeczy, ale to, co mi się podoba, że właśnie to były problemy o tej osobie, o tej postaci. I na tym była cała fabuła oparta. Nie było tam wielkiego złego, ani nie było tam, nie wiem... zniszczenia, znaczy dobra, może zniszczenie świata tak, ale chodzi o to, że nie było czegoś takiego, że wiesz, mamy ostateczną bitwę i tam nasza bohaterka musi z kimś walczyć. Nie, to nie o to chodziło. Chodziło o coś zupełnie innego. Czyli nie była to... Czyli nie była to typowa sesja D&D. Tak. No i właśnie chodzi mi o to, że... Gdzie zniszczenie świata jest głównym wątkiem. Tak, i właśnie chodzi o to, że tam też są flagi, którymi ta postać
Ona ma jakieś rzeczy, które chce robić, które są dla niej istotne i my się głównie na nich skupiamy. I właśnie jakby idąc dalej, tak, dla ludzi, którzy mogli na początku nie zrozumieć, o co chodzi w tych flagach. Chodzi o to, żeby właśnie sprawić, żeby mieć narzędzie, jak można zmienić tą sesję troszkę i poprawić ją troszkę w inną stronę, tak, żeby można było wywołać emocje u gracza, skupić się na postaci, eksplorować ją i mieć jakiś taki motyw, co jest dla niej istotne. Wydaje mi się, że można to podsumować tak, że flagi są pomocniczym narzędziem do tego, żeby opowieść na sesji była o postaci. Tak. Czy w ogólności o jakiejś rzeczy, która jest dla was ważna. Pomoże. Do tego tak. To jest, myślę, dobre podsumowanie. Także narzędzie pomocne, pomagające w tym, żeby sesja była o tym, co jest dla was ważne. Tak, a prawda. Właśnie, myślę, wcale, że... Bo wydaje mi się, że dużo, ja tak prowadziłem przez lata, że nie myślałem nad tym, co jest ważne na sesji. Ja tak samo. Prowadziłem standardowe przygody, w sensie miałem jakieś takie, w pewnym sensie chciałem poprowadzić poprawną sesję, po której nie zostanę skrytykowany, a nie, że chciałem poprowadzić dobrą sesję. Wydaje mi się, że ta pułapka jest nie tylko w RPGach, ale wydaje wiem, mi się, o czym że... mówisz. Tak, trochę w niej tkwiłem, czyli miałem pewne wyobrażenie tego, co to znaczy być dobrym mistrzem gry, i chciałem być, może nawet nie to, że trochę no, chwalony za bycie dobrym mistrzem gry, chociaż tym się wiąże niebyciem krytykowanym za bycie złym mistrzem gry. Wiem, o czym mówisz. Ale wcale tak, to... Ale nie myślałem, o czym jest moja sesja. I na czym się skupić? Trochę podświadomie, w sensie miałem w głowie tam jakieś fajne sceny, do których chciałem doprowadzić i one były związane z postaciami. Chociaż tu z kolei właśnie był problem czasem, że te fajne sceny... w mojej głowie były fajniejsze, niż się okazały w praktyce i tak dalej. To też znam. I więc znowu wracamy do czegoś, że te flagi byłyby pomocne, jako taki szkielet, który wymusi pomyślenie o tym, o czym będzie sesja, i wskazaniem na to, o czym powinna być. Tak, i myślę, że to prowadzi nas do kolejnego tematu, czyli jak przy użyciu flag i innych rzeczy zastanowić się nad strukturą naszej sesji, naszej opowieści. Tak, a powiedz mi jeszcze, bo używamy w ogóle słowa flagi od początku, powiedz mi, skąd ty znasz to słowo? Jestem ciekaw, czy z tego samego źródła co ja, bo ono chyba jeszcze nie jest powszechnie akceptowane. Tak, też mi się tak wydaje. Nie, ja to czytałem na blogu Deeper Into the Game, który nazywa się, oczywiście, który jest prowadzony przez Christophera China i on tam opowiada o flagach i w jaki sposób wykorzystywać flagi w sesjach. I ja wydaje mi się... Pewien, tak, nie wiem, czy on tego, czy on tej nazwy nie wymyślił sam. Naprawdę? Wow, myślałem, że to jest coś z Primetime Adventures, czy coś takiego. Nie, z Primetime nie. Także, bo możliwe, że Christopher Chin to wymyślił, możliwe, że to słowo nie jest jeszcze powszechnie akceptowane, może będzie. Nie wiem, czy jest najlepsze, bo ono... No bo flaga właśnie, flaga jest od tego, że po prostu flagę wbijasz w ziemię i ona pokazuje ci, że tu, patrz na to, to jest coś ważnego. Tak. Nie wiem, czy jest najlepsze, ponieważ ona sama w sobie nie mówi... nie tłumaczy się sama w sobie, natomiast... To prawda. Zwracam tu uwagę jeszcze, bo my już używamy w naszych rozmowach słowa flagi, jakbyśmy się urodzili z jego świadomością, ale jeśli ktoś byłby ciekaw, jakby skąd to się wzięło, no to właśnie jest taki gość Christopher Chin, który ma dość ciekawego bloga, na którym są ciekawe artykuły, między innymi o flagach, ale nie tylko, bo jeszcze o scenach, o których to temat dopiszę chyba właśnie do naszej listy tematów, bo sceny są ciekawe. Super podejście. Wiesz, to tak mi się jeszcze przypomina, że jak oglądałem ten właśnie tę rozmowę, o której mówiliśmy wcześniej, teraz w tym podcaście, to wydaje mi się, że tam Adam Kobel w ogóle użył słowa flaga, flagi. Tak, użył. Od razu moje ucho to po prostu wychwyciło. No właśnie tak samo. Nie jestem do końca przekonany, czy użył go w tym kontekście, w sensie, znaczy w kontekście generalnie tak, natomiast nie było to dla mnie jeszcze jednoznaczne potwierdzenie, że Kobel używa tego terminu. Czaję. Tak jak my. Także jeszcze nie jestem pewien, czy to jest już powszechne słowo. Ale kto wie. Bo wydaje mi się, że w ogóle, że takich tych indie designerów, którzy tworzą te nowatorskie systemy, to na świecie jest chyba tak naprawdę pięciu na krzyż i się wszyscy znają. Tak Kobel jest jednym z nich. Więc, prawdopodobnie. Więc jakby nie potrzeba dużo, żeby to jakieś słowo było używane przez wszystkich, no bo to po prostu musi przejść przez 15 osób i tyle. Natomiast to koniec końców jest chyba, wydaje mi się, zaskakująco małe grono. Też mi się tak wydaje, no bo ile ich tam jest? Z pięciu, sześciu pewnie? Kobel, Harper, Baker i żona Bakera. Jest i... jeszcze Paul Czage?
Tak, który stworzył Chagas Principle, czy zostało nazwane po nim, nie wiem. Chagas Principle, czyli także tworzenie konfliktów samemu sobie i potem ich rozwiązywanie nie jest przyjemne. No, Łukasz Żuraw oczywiście jest w tym gronie. Znany także anglojęzycznym mówcą i jemu samemu jako Luke Crane, który stworzył piękny system Burning Wheel, który jest niegrywalny, ale jest bardzo fajny. Jest, o nim się fajnie mówi, ale problematycznie się w niego gra. I... No właśnie. Ale myślę, że o designerach i o tym moglibyśmy porozmawiać następnym razem. Tymczasem obgrzewanie temat... designerów. Czekaj, flag jest jeszcze. Mniej więcej obgadany. Mniej więcej. Jak to? Prolog przecież. Pewnie jeszcze o tym porozmawiamy. Czekaj, przejdę. Mam spisane tu ciekawe pytania. Myśmy trochę... Generalnie skakaliśmy po wszystkich po prostu w różnej kolejności, ale całe szczęście, że nie przejmujemy się naszymi słuchaczami i to oni mają się dostosować do nas, a nie my do nich. Kochani słuchacze, zostawcie lajki i subskrypcje. Tak jeszcze na przykład różne systemy, które używają flag. Tak jak, że dla kogoś, jeśli ktoś usłyszał o flagach po raz pierwszy i chciałby je przetestować, to jakie systemy to robią? Myśmy wspomnieli w sumie o Fate. Fate'a polecam, w sensie, bo Burning Wheel'a polecam przeczytać, a granie to już na własną odpowiedzialność. Fate mi się wydaje, że to jest taki dobry punkt startowy dla kogoś, kto chce zobaczyć flagi w praktyce, bo tam są super prosto zrobione. Masz flagę, możesz zapłacić punkt fejta, żeby użyć aspektu, żeby ci pomógł, albo jeśli aspekt cię wpędzi w tarapaty, dostajesz punkt fejta. To jest w zasadzie koniec mechaniki aspektów. I to po prostu robi robotę. I można się umówić z mistrzem gry, że będzie się wpisywać przekonania w aspekty. Jeśli ktoś chce jakby grać z przekonaniami, ale tam jakby no... z tego typu filo... To można pisać cokolwiek, także fejt jest po prostu elastyczny na cokolwiek ekipa chce. Bo także... No bo gramy w Blaze in the Dark. I tam też są flagi, tylko zrobione jeszcze inaczej. Bo są, że tak powiem, zahardkodowane. Jest jeden zarzut, który jeszcze nie padł co do flagi. Co jeśli mistrz gry wie lepiej od gracza? Jakie wątki będą dla niego fajne? Widzę tu jakby dwie kategorie. Jedna to jest, że mistrz gry po prostu jest dobrym pisarzem, psychologiem i tak dalej. I naprawdę po prostu ma dobre pomysły na flagi. Więc... Znaczy dobry pomysł na wątki, flagi, cokolwiek, więc może lepiej, żeby on to robił. Ale drugi przypadek, częstszy, tak mi się wydaje, na sesję przychodzi świeży gracz, który nie ma doświadczenia w RPGach i który jest w ogóle przerażony po prostu i nie wie, co się dzieje. I teraz ktoś mu jeszcze mówi, weź napisz flagi, które będą podstawą struktury opowieści od wątku twojej postaci. I on wtedy patrzy, gdzie są drzwi i jak może uciec z tego pomieszczenia. Więc czy nie lepiej? Czy w D&D po prostu dostałby, wybrałby sobie background, dostałby fightera i kumple by mu powiedzieli, ej, chodź z nami, będziesz bił gobliny, wszystko wiesz, nauczysz się w trakcie. On wszystko wie, już jest fighterem, który ma background sierota i zrobione. Nie ma flag, więc może lepiej, że, czy flagi nie podwyższają progu wejścia do RPGów? Czy one nie są tylko dla tych już graczy, wiesz, co siedzą w RPG-ach od dawna i piszą opowieści i rozpieniają wątki i tak dalej. Co ty na to? To jest dobre pytanie. Bardzo dobre. Ja też to myślałem. Cóż wymyśliłeś? Znaczy się... Może odpowiem trochę inaczej. Tańcem. Nie. Myślę, że dobrze wtedy to tak naprawdę rozbija się o takie same rzeczy, czyli jak gramy w D&D i mamy nowych graczy, to bardzo często na przykład w starterze mamy napisane, że patrz, tutaj są cztery przygotowane już postaci i w ogóle sobie nimi grajcie, nie? I myślę, że to jest też dobre podejście, żeby na przykład przychodzi nowy gracz, żeby nawet napisać mu te flagi, albo na przykład porozmawiać z nim i wiesz, powiedzieć, słuchaj, co ty, jak widzisz swoją postać i wiesz, zaproponować mu te flagi, które będą dla niego mniej więcej istotne i zrobić to takim wspólnym, wiesz, założeniem, co może być ciekawe, co chcielibyśmy eksplorować tutaj. I myślę, że ja bym szedł w tą stronę bardziej, żeby wiesz, żeby pomóc tak naprawdę we dwójkę po rozmowie
znaleźć to, co jest dla ciebie istotne, no bo jednak tak naprawdę o to chodzi. Flagi są tym pomysłem, które mają nam pomóc jakoś określić to. Ale faktycznie jest to taka trochę sztuka dla sztuki, na zasadzie może być tak, że gracz powie, ale stary, no nie wiem, chcę bić gobliny, bo słyszałem, że to fajne i nie wiem, o czym mówisz. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że każdy nowy gracz jest trochę zainteresowany tym, że wiesz, na przykład widział Aragorna i chciałby być jak Aragorn, więc powie, że szuka swojego zaginionego królestwa, gdzie, znaczy się, kiedyś był królem i chce nim zostać znowu. Ale może szczególnie. Wiesz, o czym mówię? Tak, ale może szczególnie dla takiego gracza, który na danym etapie tylko chce bić gobliny, może właśnie lepiej, żeby MG w ogóle nie poruszył tematu flag, tylko zobaczył, jak ten gracz tworzy postać i po prostu obserwował go i spróbował tak jakby zgadnąć wątek, który go zainteresuje i mógł go pokazać. Znaczy i ten wątek po prostu zrobić, zaskoczyć gracza wątkiem. Niekoniecznie backstory, bo to też taki gracz też prawdopodobnie nie pisze historii postaci. No, ale na przykład widzimy, że ten gracz jest tam, prawda, bije te gobliny, więc nagle wychodzi, prawda, wychodzi matka goblinów i tam, gdzie są wszystkie moje dzieci? Dlaczego je pozabijałeś? I on wtedy nagle, wow, nie spodziewałem się tego, że to będzie takie głębokie. I zabija tę matkę goblinów też i no tyle, ale... I potem pali wszystkich. Wiesz co, nie, to też inaczej. Myślę, że takie rzeczy są zawsze mile widziane. Nieważne, czy masz flagi, czy nie. Po prostu bardziej chodzi mi o to, palenie że... Palenie goblinów, wiesz, i mordowanie matek? Wiadomo, tak. Zawsze, każda sesja. Jestem złym zwyrolem. Nie, nie, chodzi mi o to, że zobacz. Popatrzmy na to z innej strony. Mamy gracza i on zaczyna grać, tak? I tworzy postać i nie wie, co robi. I myślę, że fajnie byłoby, no bo zobacz, tak naprawdę bez flag możemy mieć murder hobos, bo oni właśnie nie będą wiedzieć, czemu my to robimy, jaki jest nasz cel. A tak z flagą, jak usiądziemy, jednak pomyślimy o tym i się zastanowimy chociaż troszeczkę, to możemy sobie napisać cele, nie? Że żeby było takie, co, do czego ta postać właściwie dąży, o co jej chodzi. No bo jednak po co gramy w RPG, a nie odpalamy Diablo i nie mordujemy wszystkich potworów naokoło. Bo ja nawet uważam, że tak walka w RPG-ach jest spoko, ale walka w grach komputerowych może być ciekawsza, walka w planszówkach może być ciekawsza, walka na, wiesz, wargaming, gry figurkowe może być ciekawsza. Myślę, że szczególnie faktycznie gry komputerowe są dobrą konkurencją. Możliwe, że w ogóle zjadły trochę rynku RPG-owego w międzyczasie. No bo tam masz jeszcze, masz dźwięki, animacje, to wszystko się dzieje szybciej i tak dalej. Więc jakbyś chciał tylko walczyć, no to faktycznie pytanie, czy nie wolisz grać na przykład w takie Neverwinter Nights. W sumie to jest taki idealny pomost, no bo to jest i mechanika Dungeons and Dragons, ale masz komputer liczy rzeczy, więc idziesz bić gobliny. I masz dobrze w miarę napisaną przygodę, znaczy się może, historię. Zwłaszcza zależy, bo tam się dużo tworzy własnych modułów, więc znowu, tak? No zamiast mistrza gry po prostu jesteś designerem modułu. No ale gra odwala wszystkie rzeczy typu opisywanie świata, no bo świat nie jest opisany, jest pokazany. No jest to solidna konkurencja, w sensie faktycznie pytanie, po co? Zwłaszcza jeśli grasz takie liniowe scenariusze, no to po co robić to na żywo, skoro można na kompie? Plus wydaje mi się, że też dużo, dość często jest tak, że mistrzowie gry narzucają trochę te flagi, bo teraz przypomina mi się, może nie sesja, ale gra komputerowa. Grałeś może w Shadowrunna Returns? Krótko, ale tak. Ale godzinę. Okej. Okay. To tam nawet nie spoiler, bo to pierwszy dialog w tej grze jest tak, że nasza historia zaczyna się z tego powodu, że nasz przyjaciel Sam wysyła nam wiadomość, że potrzebuje naszej pomocy, ponieważ właśnie nie żyje i odpalił mu się Deadman Switch, czyli coś takiego, co zadzwoniło do ciebie i mówi, słuchaj, to jest moja ostatnia wiadomość i chcę, żebyś odnalazł moje ciało i je pochował, bo tutaj mój ubezpieczyciel ma dla ciebie dużo hajsu. I to jest nasza motywacja, tak? I nasza motywacja może być tutaj albo te pieniądze, albo faktycznie nasz przyjaciel. I bardzo i w wielu miejscach są dialogi, kiedy my musimy się zastanowić, jak ważny jest dla nas Sam. I wiesz, tam w tej grze rzeczy są już jakby pokazane przez dialogi, tak? Czyli mamy, że mamy już odpowiedź jako dialog, która wyrzuca jakąś informację o tym Samie.
Więc na przykład ja i on byliśmy dobrymi przyjaciółmi i coś tam, coś tam. Ale wiesz, chodzi mi o to, że mistrz gry też może wykorzystywać taką sztuczkę, żeby poprzez NPC-ów, poprzez opisy, poprzez pytania się ciebie, może wiesz, nadać ci tą flagę i potem ją ukierunkowywać po kolei. Właśnie to jest coś, o czym chciałem powiedzieć, więc wyczytałeś to z moich myśli, że myślę, jakby jedna z odpowiedzi... Widzisz, dlatego robiłem podcast razem. Nie no, po co? Moglibyśmy no. tu wsiąść, wiesz, i telepatycznie wszystko ustalić. I... Dokładnie, dokładnie. No mów, nie mów. No, robimy to dlatego, że przecież mamy ten... z miłości dla naszych słuchaczy, żeby oni także mogli skorzystać z naszego geniuszu i przestać być ignorantami RPG-owymi. Natomiast to jest taka odpowiedź tak, że jeśli nawet jeśli gracze nie chcą spisywać flag, albo dlatego, że są nowi, albo dlatego, że w ogóle nie lubią, czyli przychodzą na sesję i chcą być całkowicie zaskoczeni tym, co się stanie. Nie chcą sami inwestować nic jakby w opowieść, w sensie jakby jej wymyślać, chcą być tylko zaskoczeni, co ma pewien sens, rozumiem to, to sztuczka może być taka dla mistrza gry, to jest tak po prostu już tak w narzędzie, spisz sobie flagi sam dla siebie. Tak. Nie miej tego w głowie luźno, tylko właśnie pomyśl o tym tak. Swoje notatki o postaciach, zawrzyj w nich trzy najważniejsze wątki tej postaci. Na przykład. I jeśli dla jakiejś postaci tego nie masz, to spróbuj się dowiedzieć. Pytaj gracza albo obserwuj go i tak dalej. Nie rób tego tak prymitywnie, jak robi to na przykład podręcznik Neuroshimy. Czyli ej, gracz wziął dużo siły, więc pewnie chce bić rzeczy. Może niekoniecznie. Ale koniec końców postaraj się spisać sobie po trzy flagi dla postaci. Mhm. I reszta tak samo. No masz flagę, no to ją... No to już działasz z nią. Są także proste flagi, czyli na przykład użyj jako flagi prostych wyborów w stylu właśnie rasa i charakter z D&D, co jest prosty, albo background postaci też jest... Background też jest flagą, bardzo, bardzo prosto go użyć w tym kontekście. Tak, jesteś żołnierzem, twoi kumple z armii cię spotykają, jesteś sierotą, twoi rodzice się odnajdują. Albo nie, albo twoi kumple z sierocińca, albo jest poruszony wątek tam, czy całe to poszukiwanie przygód to nie jest po prostu tylko to, że jesteś, wiesz, próbujesz być silny i niezależny, bo nigdy nie byłeś kochany przez rodziców i dlatego wyruszyłeś w podróż, a tak naprawdę, wiesz, powinieneś po prostu osiąść i znaleźć grupę przyjaciół i tyle. Nawet z prostego backgrounda można drążyć. Także widzę to jedno podejście, tak, czy po prostu jako MG zrób to po swojej stronie. Stricte, no jako w zasadzie, no, ustrukturyzuj swoje myślenie dla swojego dobra, bo możliwe, że jak sobie weźmiesz to wszystko tak na oko, żeby o tym pamiętać, to jeśli jesteś geniuszem, który to ogarnia, proszę bardzo. Ja się na razie jestem przekonany do tego, że to jest lepsze rozwiązanie. Na pewno dla mnie. Okej. Okay. Ja się jeszcze zastanawiam w takim razie, bo to jest ostatnie dwa pytania. Ja jeszcze mam takie podsumowujące. Może jeszcze... no. Aha, znaczy bo jak powiedziałeś o tym backgroundzie, to właśnie ja mam taki problem, że już o tym rozmawialiśmy wcześniej, że czasami wzięcie tego backgroundu faktycznie może być coś, czym ty nie chcesz grać. I teraz, żeby dać jakiś przykład, jak teraz graliśmy w D&D, to moja postać była żołnierzem, tak? Spotkała swoich kumpli z oddziału i oni byli tam opętani przez coś i powiem szczerze, że ja tych ludzi nie znałem, tak, że ci NPC się nagle pojawili i ja nie miałem do nich żadnego powiązania. Mi się nawet nie chciało odgrywać tego, że ja będę im, wiesz, pomagał i w ogóle, bo ja w ogóle tego nie czułem, bo jeszcze ich nie poznałem, tych ludzi z oddziału. I myślę, że to jest też ważne, żeby mieć to w głowie, że czasami trzeba się zastanowić, czy to jest na pewno to, ale myślę, że o tym możemy też mówić w następnym razem, w czasie struktury opowieści. Wydaje mi się, że to jest ogólny, czy chyba będzie zawsze problem, kiedy inicjatywa będzie po stronie mistrza gry, no że może nie trafić. Więc no wiadomo. To jest chyba, wydaje się, nieuniknione na tym etapie, że skoro MG się domyśla, może nie trafić, no to ogólna porada z taką flagą jest taka, że eksploruj flagę powoli. Nie wymyślaj na przykład, jeśli nie znasz gracza, nie wymyślaj całego wątku od razu, tylko uderzaj we flagę stopniowo. Tak. Czyli tak, nie od razu całe backstory z żołnierzami, tylko na przykład najpierw rozmowa przy ognisku między postaciami. Ej, opowiedz, jak tam było na wojnie, na której byłeś. Okej, okay, to jest dobre rozwiązanie. I tak dalej, tak dalej.
Drugie jeszcze teraz pytanie. Czy widzisz jakąś taką sytuację, kiedy flagi mogłyby nie działać? Bo na przykład, tak jak powiedziałeś, odnośnie nowych graczy, to ja myślę, że gdybym prowadził nowym graczom, to raczej wziąłbym jakiś taki bardzo prosty, gotowy scenariusz i nawet nie zwracałbym aż tak bardzo uwagi na ich postaci, tylko starałbym się przejść przez tą historię. Raczej bym założył, że oni są widzami, którzy oczywiście mają wybory i tak dalej, wiesz, są bardziej tak jak w grze komputerowej. Bo w grze komputerowej jesteś tak naprawdę często widzem jakiejś historii i masz ograniczoną ilość wyborów. Często tak. Myślę, że to Tyranii nie będzie z dobrym przykładem, bo tam nawet nie ma... Niektóre gry, myślę, że te lepsze, angażują cię w tą fabułę z czasem jednak. Tak, tak. No, Tyranii na przykład tego nie robi. Tam jesteś... Znaczy, ta gra ma dużo zakończeń, może po prostu ominąłem wątki, gdzie się angażujesz osobiście, ale nie wydaje mi się. Tam chyba ciągle jesteś tym obserwatorem, który tylko wydaje decyzje polityczne. No więc, na przykład, ja bym szedł bardziej w tą stronę. I czy ty widzisz jakieś takie sytuacje, kiedy byś stwierdził... Nie będę korzystał z flag, one mają problemy i w ogóle cokolwiek jest źle, przejdę coś innego. Znaczy, tak i nie. Widzę, widzę, myślę, jedną kategorię sesji, w których bym chyba flag nie mieszał. To jest stricte gamistyczne granie, na przykład D&D. Czyli na przykład spotykamy się z kumplami, jest pizza, jest zabawnie, gadamy o pierdołach, przy okazji bijemy gobliny. Wiemy, jakby, że i ta sesja jest skupiona głównie na tym, że te walki są taktycznie ciężkie, po prostu chcemy rozwiązać problem. Tak jakbyśmy grali w planszówkę z walkami. To wtedy... Rozumiem. Przyszliśmy grać w planszówkę, nie przyszliśmy odgrywać. Tyle. Po prostu, bo flagi są fajne, ale mogą być angażujące. Tak, odgrywanie znowu wątek, prawda, mojego ojca, który chciał, żebym robił krzesła tak jak on i jego dziadek, tak, a zostałem barbarzyńcą. Tak opuściłem college. Tak, się po prostu... Ja nawet nie wiem, o czym mówisz. Kiedyś miałem takie, że wiesz, odgrywam te smutne wątki. Och, Boże, moja siostro, nie mogę uwierzyć to, że cię opuściłem, po czym niech to się skończy, kiedy będę mógł w końcu bić te gobliny. No, więc to jest jedna sytuacja. Myślę, że są gry, kiedy po prostu wiemy, że... Nie chcemy. To może być per sesję na przykład, że kampania w ogóle taka jest, ale przychodzimy, jest akurat piątek wieczorem, jesteśmy zmęczeni, patrzymy na siebie i tak, ej, weźmy po prostu, pobijmy wrogów. Czaję. Także wtedy bym się nie silił na to, że nie, chodźcie, musimy spiąć się w sobie i koniecznie rozegrać listę Schindlera. Rozumiem. To jest jedna kategoria. Sens. Ogólnie z nowymi graczami bym się raczej, jeśli gramy taką sesję, gdzie ta opowieść ma być, to ja bym się nie wstrzymywał i na razie w swojej historii się nie wstrzymywałem, także ze świeżymi graczami. Raczej bym, jeśli bym wyczuł, że gracz nie czuje tematu, to bym wziął na siebie więcej roboty, żeby te flagi próbować spisać jakby za gracza i trochę je lekko poruszyć. Rozumiem. Nawet z tą świadomością, że lepiej poruszyć lekko i dobrze, niż przedobrzyć. Że za mocno rozpoczęty wątek może wyjść kwaśnie, a tak... skupienie się na fabule głównej i lekkie szturchnięcie wątku gracza jest jak najbardziej akceptowalne. Tak? Lepsze jest wrogiem dobrego. I z flagami... O, i jest jedna duża kategoria. Myślę, kiedy flagi właśnie mają problemy, to jest problem fejta. Kiedy flag się używa w trakcie sesji mechanicznie. Można lubić, można nie lubić. Na fejcie aspektu używam na sesji. Rzuciłem test i stwierdzam, ej, i to jest powiedzmy test boksu. I mówię, ej, słuchajcie, ja na mojej karcie postaci mam mistrz boksu, więc chcę użyć punktu losu, żeby dostać plus 2 do rzutu. To ma taką wadę, że przerywasz narrację myśleniem mechanicznym. Teoretycznie przy każdym rzucie wybijasz się trochę z imersji i myślisz o tym, jakiego aspektu użyć mechanicznie. Że ta mechanika jest tak mocno sprzężona z twoim odgrywaniem, że ciężko, jeśli masz ochotę na pełną imersję, to możesz mieć problemy. Znaczy, to imersja jest też dobrym tematem na podcast, bo ciężko w ogóle powiedzieć, czy takowa istnieje, ale wiem, o czym mówisz. Ale jeśli grasz, ja będę bronił, że w ogóle istnieje, w sensie na pewno można do niej dążyć i zbyt mocno zmechanizowane flagi mogą ci stawić po prostu ścianę.
że... Tak, tak, wiem o czym mówisz. I spotkałem się z graczami, którzy generalnie właśnie woleli grać jako aktorzy, czyli przyjść na sesję, wczuć się w postać, robić rzeczy w postaci, a nie chcieli sobie wymyślać wątku, wymyślać fabuły, w szczególności wymyślać komplikacji, co się czasem robi. Mhm. I tak dalej. Także w takiej sytuacji też bym dążył swoją drogą do tego właśnie, nie żeby flagi usunąć, tylko żeby zrobić je jako mistrz gry za graczy. Albo, o nie, albo właśnie użyć, może przede wszystkim, pierwsze rozwiązanie to jest Burning Wheel, przekonania, flagi oceniamy po sesji. Albo, albo zresztą Blades in the Dark, które też ma flagi, tylko tam flagi, co ciekawe, są zapisane na sztywno na karcie postaci, czyli tych flag nie wybierasz generalnie, z wyjątkiem na Vice i Heritage. Tylko, że jeśli wybrałeś Katera, to twoimi flagami jest przemoc i przymus. To jest w pakiecie z Katerem. Tak. Jeśli rozwiązujesz problemy przemocą i przymusem, dostajesz punkty doświadczenia. Ale Blades in the Dark ma, podobnie jak Burning Wheel, nagradza za flagi po sesji. Czyli na sesji robisz rzeczy, po sesji przechodzisz przez flagi, patrzysz, czy coś się pojawiło, czy dostajesz punkty. To też ma taką miękką wadę, no, że w czasie sesji też myślisz jakby... możesz myśleć flagami. A mi się to zdarzyło. Miałem kiedyś takie sytuacje, nawet chyba jak graliśmy w Burning Wheel, że wiesz, myślę sobie, jak mógłbym zagrać ten wątek trochę tak, żebym mógł dostać więcej punktów doświadczenia. Tak samo zresztą w Blades in the Dark. Tak. Co mogę zrobić tutaj, żeby tak jak... jednak uderzyć w moją flagę? Tak jak ostatnio żartowaliśmy, prawda, z naszego gangu, że ma jakiś tam konflikt wewnętrzny, którego nie miał, no bo dostaje się punkty za, jeśli gang ma konflikt, który się pojawił na sesji. Tak, to prawda. Natomiast tylko to jest trochę by design. Na zasadzie, no jeśli już masz optymalizować zdobywanie punktów expa, no to niech to służy odgrywaniu. Więc to może być takie możliwe, że to jest po prostu zło konieczne tego podejścia, które mimo wszystko jest najlepsze. Jak na razie to jest w ogóle moje ulubione podejście z flagami, czyli spisujesz flagi, grasz nie myśląc o flagach zazwyczaj, po sesji przechodzisz przez listę flag i punktujesz rzeczy. Myślę, że tak. Koniec końców. No jest ten element myślenia o tych rzeczach, aczkolwiek efekty są niezłe. Wątki się pojawiają. No, tyle w tej kwestii ogólnie rzecz biorąc. Także, więc ja osobiście jestem zwolennikiem flag. Wplatam je gdzie mogę, z uwagą, że czasem... Jeszcze tego nie robiłem w praktyce, przyznaję, to jest na razie takie podejście teoretyczne, bo gram w systemy z jawnymi flagami, gdzie gracze je ogarniają, ale brałbym flagi na siebie jako mistrz gry, zanim bym je porzucił w ogóle. Jeśli w ogóle, okay. Jeśli celuję w ogóle w taką tam głębszą sesję, powiedzmy. Taką tam. Rozumiem, ma to sens. A ty? Kiedy byś... Ja? To swoją drogą też, znaczy to jest też pytanie, które ma... Moje pytania kończące, bo to jest... To pozwolę właśnie, zadam ci to ogólne pytanie kończące. Trochę właśnie to tak. Czyli tak, kiedy grać z flagami? Jakby do jakich. Kiedy grać z flagami? Tak, czyli do jakich sesji ty używasz flag? I właśnie jakby ogólnie, jak ten? Oraz kiedy nie grać z flagami? Okej, okay, to już rozmawialiśmy na temat tego, kiedy nie grać troszeczkę. Znaczy ja mówiłem, nie ale wiem, myślę, czy że. Ja myślę, że mam dość podobne przemyślenia, ale idąc dalej, myślę, że moje przemyślenie na temat flag jest takie, że faktycznie. Ja czasami prowadzę takie sesje, które są dość proste, które są polegają na tym, że jesteśmy widzami jakiejś historii i w niej nie uderzamy stricte w flagi, tylko niech każdy z postaci jakoś do tego ustosunkowuje i tam wyjdą te emocje i nie jest to oparte na flagach. Dobrym przykładem będzie, że na przykład ostatnio prowadziłem takiego jednostrzała przy okazji do deków i on był ciekawy, ale nie miał tam żadnych rzeczy związanych z postaciami. Myśli wilki z Welton? Tak, dokładnie. Skąd ja znam tę sesję? Brałeś w niej udział. Czyżby. No jak widzisz, tam nie było w ogóle żadnej rzeczy związanej z postaciami, chociaż może trochę z jednej postaci właśnie o tym diablęciu, o którym mówiłem. Był tam taki kawałek, no ale nieważne. Ważne jest tutaj to, że wtedy może bym nie używał tych flag. Można myśleć, że ta postać była wilkiem w owczej skórze?
Tak, ta przygoda nazywała się Wilki Vuelta, była o wilkach i gracze stwierdzili, że rzucanie wilczych przysłów i rzeczy związanych z wilkami będzie świetnym pomysłem. I to prosto w twarz rady w czasie najbardziej takiej poważnej, po prostu jak oni nam powiadali o swoim problemie, że tam życie im się wali, to iście tak, obudziło w nas to wilczy apetyt. Na wilcze pancy. To już była głupawka, no i już było z górki. Niestety. 5 właśnie, 5, więc to jest pytanie. Kiedy takie rzeczy mogą nie działać, kiedy ja faktycznie bym z nich nie korzystał? Wydaje mi się, że też odnośnie flag. Ja muszę przyznać, że mam taki problem, że czasami się boję tych flag w stylu. Ja bardzo lubię jako gracz, ale jako mistrz gry czasami się ich boję, że czasami wydaje mi się, że jednak mam z tyłu w głowie coś takiego, że wiesz, że fabuła musi iść do przodu, że muszą się dziać rzeczy, że nie możemy się skupiać na jakichś takich rzeczach, które są aż tak bardzo nieistotne. I czasami nie buduję scen o tych flagach, a powinienem. I to może być problem. A wydaje się, że te sceny zwykle są bardzo fajne. One wychodzą bardzo często też przez przypadek. Ale wydaje mi się, że wtedy dzieją się ciekawe rzeczy, bo dotykamy właśnie głębiej tego, znaczy dotykamy tych postaci, które biorą udział i mamy jakieś takie bliższe problemy i jakieś takie większe wybory moralne. Bo w sumie Więc, to, o czym mówisz, jest problemem, kiedy fabuła i flagi są osobnymi rzeczami. Właśnie, to się dość często zdarzało, bo na przykład też w Blades in the Dark to się teoretycznie może stać, że możesz mieć jakieś rzeczy, które są dla ciebie istotne, a ty nie będziesz ich robić, ponieważ chodzi o to, żeby zdobyć pieniądze i jest gang i tak dalej. Opowiadamy historię o tym. Ale chodzi o to, że albo na przykład jeśli masz takie... To mi się generalnie sprawdza, znaczy jak na razie jeszcze raz się sprawdziło, ale jestem dobrej nadziei, w Primetime Adventures, gdzie na przykład masz spotlight episode, w szczególności o postaci, o jednym graczu, to znaczy, że fabuła tej sesji, tego odcinka będzie o tym graczu. Tam nie ma być innej fabuły głównej, tylko główne story ma być o tej postaci, kropka. Tak, znaczy nie, jeszcze wracając do flag, wydaje mi się, że od momentu, jak je poznałem i jak udało mi się jakby... Bo o co chodzi? Ja podświadomie czułem te flagi. Myślę, że każdy z naszych słuchaczy też podświadomie też je jakoś tam czuje lub widzi. Ale w momencie, jak udało mi się je sformalizować, to stwierdziłem, że będę używał ich zawsze i że to jest odpowiedź na dobre sesje, bo to jest to, czego zawsze mi brakowało. Czyli tego, skąd mam wiedzieć, co jest ważne dla postaci. Bo jednak nie zawsze czytamy w głowach innych graczy, nie zawsze nasza empatia jest, wiesz, na tyle silna, żeby wiedzieć, co się nam podoba, a co nie. I myślę, że takie proste opisanie tego na kartce, proste powiedzenie jest świetnym rozwiązaniem i zawsze będę do niego dążył. I myślę, że właśnie tworzenie sesji opartych na tych flagach to jest klucz do tego, żeby było lepiej. Przy czym mówię, czasami... Może być tak, że nie będę miał ochoty na mocniejszą sesję, może być tak, że to będzie z dużo problemu, że czasami lepiej jednak skupić się na tej zewnętrznej fabule i doszyć te flagi troszeczkę, bo to będzie bezproblemowe. Z pewnością się zgodzę, że na pewno nie. Ja nie spisuję na straty zewnętrznej fabuły, że jest wątek po prostu zewnętrzny, jest główny zły, którego trzeba powstrzymać. I tyle. I on nie jest matką żadnego z graczy. To jest ciągle... No, na przykład. Nie mówię, że to jest złe. I że to właśnie... Nie zawsze flagi muszą... Znaczy flagi w sensie tak. Nie zawsze wątki postaci muszą być na pierwszym miejscu. Czasem myślę, że mogą zrobić robotę będąc właśnie na... Jako taki solidny wątek poboczny. Ale czasem ta fabuła główna jest dobra, żeby tam nadać tempo, nadać strukturę, podobne rzeczy. Tak, i żeby czasami to było prostsze, bo czasami wydaje mi się, że właśnie flagi nadają skomplikowaność temu wszystkiemu. Nie wiem, czy skomplikowaność to jest dobre słowo, ale chodzi mi o to, że wiesz, rzeczy stają się trudniejsze do poprowadzenia, a jak masz taką zewnętrzną fabułę, to jest dość proste, nie? Bo nie bierzesz 5 dodatkowych czynników do głowy, nie zastanawiasz się, jak można działać o tych emocjach, ale jednocześnie nie tak, żeby to było dziwne, ale tylko tak, żeby to było okej. Tylko mówisz sobie, nie, jest jakiś zły i trzeba go pokonać, tyle. Z mojej strony nie ma aż tak dużej różnicy, moim zdaniem, między tymi rzeczami. Jestem zdania, że i tak koniec końców
I tak koniec końców chcesz mieć opowieść, czyli żeby sesja była o czymś i to, czy tym czymś głównym będzie główny zły, który mieszka w zamku i trzeba go pokonać, czy będzie to wątek tego, że postać po prostu jest pełna gniewu i niszczy swoje życie, czy cokolwiek, jakiś tam osobisty wątek postaci, czy tam bardziej lajtowy wątek postaci, że jest w długach po uszy i musi uciekać przed mafią. W pewnym sensie to nie ma znaczenia dla opowieści, rozumiem, że i tak potrzebujesz dobrej opowieści i ona i tak nie jest łatwa do zrobienia. Okej, okay. Mogę się zgodzić. Natomiast tak teraz myślę, że mamy przykłady książek i filmów jakby i takich, czyli takich, które są głównie o postaciach z rzeczami w tle, albo vice versa. Jakby, że obie szkoły działają. Na przykład taki Władcy Pierścieni, w pewnym sensie to do fabułą A, story A, Władcy Pierścieni, no to jest pierścień i Sauron. Czy, no to prawda. Czy uda się zniszczyć pierścień? To jest raczej wątek główny. Natomiast nie znaczy, że jest najważniejszy. Tudzież niekoniecznie z nim się najbardziej związujemy. Ono daje dobrą strukturę całości. I wokół niego się rozgrywa masa innych ciekawych wątków postaci. Czasami nawet ciekawszych. Tak, ale można powiedzieć, że faktycznie, ale dobrze, że ta główna struktura jest ogarnięta przez wątek pierścienia. I że on jest takim wtedy, jakby na tle tego wątku się rozgrywają inne. Że on staje taki fundament pod te wątki postaci. Czyli na przykład jak te różne postacie sobie radzą z przeciwnościami. Jak cnoty, prawda, z nich, jakie cnoty się ujawniają w obliczu tego wyzwania. Jak tam ktoś się podaje pokusie pierścienia, kto się poddaje, kto nie, i tak dalej, więc myślę, że sam Władca Pierścieni dowodzi już, że można, że flagi mogą sobie bardzo dobrze radzić na peryferiach wątku głównego. Prawda, nie w centrum, prawda. Ale mogło także w centrum. Mamy, nie wiem, serial Lost, gdzie jest masa odcinków o postaciach konkretnych. Stosunkowo niewiele odcinków jest głównie o fabule. A jeszcze tak się zastanawiam, bo jak mówimy o Władcy Pierścieni, to na przykład jest tam wątek Faramira i jego ojca. Jak myślisz, czy w historii, którą byśmy grali, zakładając, że Władca Pierścieni byłby naszą przygodą, którą gramy, i nie wiem, Aragorn i Hobbity i cokolwiek, to byliby gracze, to Faramir byłby graczem, czy byłby NPC-em? Znaczy, widzę obie opcje. Ale właśnie wydaje mi się, że historia byłaby o wiele ciekawsza w sesji, gdyby był graczem. Oczywiście ciężko byłoby zrobić taką sesję. Znaczy, ja widzę, zależy od opowieści, jaką miałby rolę w opowieści, bo widzę na przykład chociażby na dwa podejścia. Jeśli jest NPC-em, no to pytanie, jaką pełni rolę. No to znamy wątek Faramira, więc wątkiem Faramira jest to, w pewnym sensie, no czy będzie robił, czy ostatecznie będzie szukał uznania swego ojca, czy uwolni się od tego i będzie robił dobre rzeczy. Powiedz. Tak. Czy podejmie dobrą decyzję, jakby po prostu, która jest w imię dobra. Tam jest jeszcze wątek, no, samooceny Faramira, między innymi jakby jego tam tożsamości właśnie, czy... No bo wcześniej on myślę, że uzależnia swoją tożsamość od tego, co ojciec o nim sądzi. Tak. Można powiedzieć, to jest właśnie typowa postać, która ma ten właśnie, że chce czegoś innego niż potrzebuje. Ha, prawda. No to możesz mieć tą postać jako uzupełnienie do wątku postaci graczy, czyli gracze na przykład... Gracze mają jakiś wątek związany z Denethorem i z czymś, co Faramir musi zrobić. Czyli w kontekście Władcy Pierścieni no to masz protagonistę, powiedzmy Frodo, Sama albo Golluma i oni mają jakiś wątek na przykład o tym, czy uda im się przejść przez Ithilien, który jest pod kontrolą Faramira i Faramir wtedy jest... Może Faramir może być antagonistą. W tym wypadku tak, ale wiesz, chodziło mi bardziej o sytuację, jak może jest u ojca w Minas Tirith. Znaczy, bo tamto, ja bym tak to bym rozegrał, gdybym miał być NPC-em. Na przykład bym go postawił jako antagonistę, który będzie, wiesz, na początku realizuje wolę ojca, więc jest problem i teraz pytanie, czy uda się go przekonać, ten konflikt główny, czy uda się go przekonać, żeby tego nie zrobił, bo gdyby Faramir był graczem, no to też jest inna piłka, no bo wtedy można właśnie oprzeć sesję o tym, że tak, zaczyna pierwszy akt, Denethor nie jest zadowolony, Faramir myśli, jak zdobyć szacunek ojca i no i stawiamy przed nim wyzwanie właśnie, że aha, i spotyka hobbity, które niosą pierścień. I dowiaduje się o tym, że kurde, z jednej strony ten pierścień trzeba zniszczyć faktycznie i taka jest misja i, prawda, elfy tak postanowiły,
z drugiej strony Denethor i ojciec. No i to jest fabuła sesji wtedy. Tak, ale właśnie chodzi mi o to, że ta część może być... Chociaż w sumie obie części są dość ciekawe, czyli z obu tych perspektyw wydaje mi się, że można byłoby zrobić dobrą sesję. Mhm. Więc tak, zgadzam się, o czym mówisz, że zależy, z której strony się patrzy. Bo ja zadałem to pytanie jakby podchwytliwie, chodziło mi o to, że czasami są jakieś takie historie, które mistrz gry chce opowiedzieć i one są niezwiązane z postaciami i nie są istotne, bo jesteśmy widzami tego, ale faktycznie widzę taką sytuację, kiedy hobbity muszą przejść, przekonać przez ten las i muszą przekonać Faramira i on ma jakieś tam własne problemy i je można wykorzystać po to, żeby... Myślę, że co do zasady jestem chyba przeciwny w ogóle opowiadaniu opowieści, które nie są związane z graczami. Rozumiem. Tak ewidentnie, żeby gracze przyszli i zobaczyli wątki rozgrywające się między postaciami, wydaje mi się, że to nie jest... Nie przychodzi... Ach, oczywiście, to na 100%. Nie przychodzi mi do głowy sytuacja, kiedy to jest dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że zawsze opowieść, kiedy to będzie w kontekście graczy, będzie lepsza. Czyli na przykład właśnie Faramir jest antagonistą, a nie, że grasz łucznikiem Gondoru, który ma strzelać do Nazgula, a cały wątek Faramira i hobbitów rozgrywa się pomiędzy NPC-ami przez mistrza gry. Nie, to antysesja, zdecydowanie. No, można by tak zrobić. Można by było, nie polecam. No też mi się, nie widzę tego, a byłem na takich sesjach, tak mi się wydaje właśnie. Oh. To były takie, no, to te sesje właśnie, że no, to, po co ja tam jestem, czy jest jakiś, czy mogę się nadziać na jakiś nóż albo cokolwiek, bo jestem znowu prowadzony w jakieś inne miejsce, gdzie mam coś robić, a w sumie bez znaczenia. Rozumiem. No, okej, okay. Czyli że udało nam się mniej więcej zebrać te informacje na temat flag i zastanowić się, kiedy są dobre, kiedy są złe. Generalnie ja uważam, że są dobre, jak zresztą powiedziałem, i myślę, że uważam, żeby każdy mistrz gry powinien sobie się zastanowić nad tym, jak wykorzystać flagi oraz jak on patrzy na te flagi. Myślę, że zarówno narzędzie jest dobre, jak i temat, i nad oboma rzeczami warto się zastanowić, jeśli nie w kontekście flag, to chociaż nad tematem, o czym jest sesja, o czym jest opowieść. I flagi jako narzędzie, żeby po prostu spisać to, o czym jest sesja, o czym może być i tak o tym myśleć. Ale w ogóle tak, jeśli szukamy, jak robić fajne sesje, to jest jedno z pytań, to jest, o czym ta sesja będzie. Czyżbyśmy właśnie znaleźli dobry temat na meetup? Może, ale... Albo na dyskusję na jakimś konwencie. Ale obawiam się także, to konwent tak, że spytałeś naszych ukochanych uczestników, o czym chcieliby pogadać i padła przynajmniej jedna propozycja, w sensie padła jedna propozycja, co oznacza, że musimy ją wziąć, no bo nie można tak spytać ludzi, a potem zignorować ich próśb. Prawda, ale może prawda. Kolejny. No dobrze, to w takim razie co? Myślę, że to koniec naszej dyskusji na dzisiaj, tak? Na temat flag i następnym razem porozmawiamy o strukturze sesji i o tym, jak można opowiadać lepiej rzeczy. Aha, dobra, to czekaj, to przyniosę dyskusję o aborcji w świetle polskiego sądownictwa. Przeniosę go na później. Oraz tak, tak. Wszystkie nasze największe porażki i wstydy z dzieciństwa. Ale myślę, że o tym słuchacze nie chcą słuchać, tylko... Ja jeszcze zastanawiałbym się, jakie kostki mogą być użyte jako broń najlepiej. To też jest dobra dyskusja, ale na później. Masz na myśli fizycznie na sesji? Tak, tak. Ale K4 to chyba... K4 to. Zdecydowanie nie ulega wątpliwości. Tak do tego. A wiesz. Chociaż... Mogą być ksinowcy. Taką kasetką, taką prawdziwą, taką wielką, kogoś uderzyć, co? Aha, tak. No nic, nieważne. Wyobraziłem flagi. Sobie kasetkę, w sensie jako pojemnik, ale potem pomyśl, tak, kasetkę. Jest też, no dobrze. Jest też argument, że K20 jest bardziej aerodynamiczna, więc możesz ją celniej rzucić na dużą odległość. Właśnie. I zwiększa... K4 to takie... Jakby ktoś mnie gonił, to bym sięgnął po garść K4 i rzucał za siebie. Oj tak. Oj tak, ja tej kości w ogóle nie lubię. Stwierdziłem jakiś czas temu, że nie powinno się projektować systemu, który wymaga dużej ilości rzucania K4, bo te kości po prostu się nieprzyjemnie toczą. Bo one się nie toczą. Mój następny system będzie na K4. Nie, nope. Dlatego też nie lubię specjalnie Savage Worlds, ponieważ tam możesz mieć rzuty na K4. Takie. I takie sporo w sumie. No właśnie, także nope, jednak. Nie, kostki, które się toczą, to jest
myślę, istotne. W ogóle Savage Worlds miał śmieszną motyw, że w prawdopodobieństwie posiadanie K4 i K6 to czasami opłacało się bardziej K4. Znaczy K4 i K6 były mniej więcej wyrównane, bo na K4 była większa szansa na przebicie, więc tak. Teoretycznie była szansa, że będzie miało się porównywalnie wysokie wyniki jak na K6. Ja pamiętam, że ja to liczyłem kiedyś chyba. Faktycznie był ten problem, tak? Że ta średnia, no jak się policzyło średnią tam po eksplozjach i tak dalej, to ona zmierzała do podobnego wyniku. Nie, no nie byłem jakimś wielkim fanem mechaniki Savage World specjalnie. Tyle. Ale to mechaniki to jest temat na inny podcast. Mówisz to któryś raz dzisiaj a propos tematów na inny podcast. Ale, bo będziemy mieli dużo podcastów. Ale dobrze, no mam na razie spisane jeszcze 23 tematy. Doskonale. Ale no dobrze, nie, no to dziękuję ci chyba za dzisiaj. Mówię, że jeszcze nie spisałem chyba z dwóch, o których dzisiaj powiedziałeś, także... A, trzeba dopisać. Wszystko przed nami. No ale dobrze. Karty X i problem psów. Niebawem. To w takim razie dzięki za dzisiaj, Maciek. Było ciekawe porozmawiać o flagach. Ja też się czegoś ciekawego dowiedziałem na temat swojego prowadzenia. Mam nadzieję, że ty też. Skłamałbym, gdybym to powiedział, ale może wina tego, że za dużo myślę o RPGach. To bardzo dobrze. Albo, no dobrze, że za dużo gadamy o RPGach poza podcastami. Też prawda. Musimy... No dobrze, to dzięki za dzisiaj i do usłyszenia na następnym, za tydzień. Tak, dzięki również. Dobrej nocy, do usłyszenia. Hej, hej wszystkim. Dzięki wam, słuchacze.